Hej ja kochani, tu hulaj dusza, wysłuchacie kolejnego podcastu na tym kanale i jest to podcast z serii za zamkniętymi drzwiami. Kierując się Waszymi komentarzami i Waszym wyborem, postanowiłam opracować sprawę rodziny Menendez. I myślę, że jest to dobry moment, ponieważ ostatnio znów o tej historii zrobiło się głośno, na jaw wyszły nowe fakty, być może nawet proces zostanie powtórzony. Oczywiście o szczegółach powiem Wam na samym końcu, natomiast jest to ostatnio głośny temat. I standardowo, jak to chyba mam w zwyczaju, chciałabym spojrzeć na tę sprawę trochę szerzej niż tylko w kontekście wydarzeń, które miały miejsce w 1989 roku. Przyjrzymy się dokładnie całej. Rodzinie, tym kto jaką rolę tam odegrał i jakie mogły relacje mniej więcej panować w domu Menendezów. Zanim zaczniemy, przypominam oczywiście, że ten kanał doradzę subskrybować. Jeżeli ktoś chciałby zostać na dłużej i dołączyć do naszej małej społeczności, to oczywiście serdecznie nas do tego zachęcam. Niedługo już ruszamy prawdopodobnie z kolejną serią Siedmiu Grzechów Głównych, więc sama nie mogę się doczekać. A teraz już bez zbędnego przeciągania, zapraszam do słuchania. I oczywiście dzisiaj przyjrzymy się dokładnie pewnej rodzinie. Znów historia toczy się wokół osób wpływowych, zamożnych, trzymających swoje sekrety za zamkniętymi drzwiami. I jak się okaże, tych sekretów było całkiem sporo. Większość członków tej rodziny ma za uszami różne rzeczy, które chcieliby raczej ukryć, no ale ze względu na te wydarzenia ukryć się ich nie da. Wiadomo, że jest to jedna z głośniejszych spraw. Sprawa, która jest znana, która była szeroko omawiana przez kilka ostatnich lat, i mimo tego, że minęło ponad 20 lat, to wciąż jest o niej Głośno. Często zastanawiam się, dlaczego niektóre historie, zwłaszcza za się zaginięć, dlaczego niektóre zaginięcia są tak nagłośniane, dlaczego jest tyle informacji w mediach na ten temat, a inne są gdzieś tam całkowicie zapominane. Bo nie da się ukryć, że ta rola mediów jest ogromna są sprawy, o których słyszał praktycznie każdy, a są też historie do pewnego stopnia no, zapomniane, na temat których można znaleźć 2-3 artykuły, i nic więcej. Staram się w większości dobierać tematy mniej znane, ale ostatnio doszłam do wniosku, że dobrze jest od czasu do czasu wrócić do tych głośniejszych tematów, aby pamięć o nich wciąż była aktualna. Ostatnia była sprawa Marty Moxley, Mory Muraj albo Gertrud Baniszewski, a dzisiaj opowiem Wam oczywiście o rodzinie Menendez. E, pytanie, dlaczego ta sprawa jest tak głośna, już tłumaczę i to bardzo krótko i bardzo logicznie. Jest to jedna z pierwszych spraw, gdzie proces toczył się na żywo, gdzie był on dostępny w telewizji, gdzie ludzie mogli sobie Prześledzić to, co się dzieje, jacy świadkowie się wypowiadają, jakie są argumenty, jakie są dowody. To jest jedna z takich pierwszych sytuacji, gdzie rzeczywiście każdy przeciętny Kowalski mógł sobie usiąść z paczką chipsów i, i pooglądać. No cóż, z racji, że będziemy dzisiaj sobie podróżować, nie, to, nie tylko po Stanach, no to oszczędzę Wam i sobie dokładnych opisów miast oraz różnych tam statystyk. Sprawa Menendezów dotyczy czteroosobowej zamożnej rodziny, no i jak się okazuje, każdy z domowników ma swoją własną istotną dla tej sprawy historię. Jose Enrico Menendez przychodzi na świat 6 maja 1944 roku na Kubie. Dokładnie to na Hawanie. No i jak może część z Was kojarzy, Kuba nie należy do bogatych lub wysoko rozwiniętych krajów. W latach 40. było podobnie właściwie, no to jeszcze bardziej nie była rozwinięta. Tym bardziej toczyły się tam różne przemiany polityczne, Zresztą nie tylko na Kubie, ale i na całym świecie. Ludziom brakowało podstawowych produktów, brakowało jedzenia. Również brakowało pieniędzy, a warunki były po prostu ciężkie. Tak wyglądała większość, natomiast jak już wiemy, nie wszyscy. Rodzice Jose należeli do grona wyższej klasy średniej, a wręcz na tle wielu mieszkańców Kuby w tamtym czasie, no to można śmiało powiedzieć, że byli dość zamożni. Jose senior, bo tak nazywał się jego ojciec, swoją karierę zaczął od spełnienia marzeń wielu młodych chłopaków, ponieważ zaczął on pracę jako piłkarz. I może gdyby czasy były bardziej stabilne, no to mężczyzna miałby szansę na jakąś światową karierę. Na życie w świetle reflektorów, w życie sławnych i bogatych, no ale tak się nie stało. Życie nie było proste, a świat miał niestety większe zmartwienia niż mecze piłki nożnej. To jednak wcale nie oznacza, że Jose Senior nie miał planu B, bo oczywiście ten plan miał. W ogóle to był człowiek niezwykle taktyczny, niezwykle inteligentny, wszechstronny, wykształcony. On nie tylko zdobywał uznanie w sporcie i był bardzo wysportowanym człowiekiem, dbającym o, o zdrowy styl życia, o właśnie tę kwestię sportową. To poza tym również poświęcił się nauce, miał świetne wykształcenie i miał też ogromną inteligencję i umysł ścisły. Mężczyzna z czasem otworzył własne Firmę, była to firma księgowa, która zaczęła przynosić dobre zyski. Najpierw znalazł się jeden klient, później tych klientów znalazła się cała masa, i rzeczywiście firma Josego Seniora bardzo dobrze się kręciła. W 1938 roku, czyli jeszcze przed narodzinami Josego Menendeza, czyli tego Josego Juniora, to w 1938 roku niedoszły 27-letni piłkarz poślubił Marię, swoją o 6 lat młodszą sąsiadkę, która zresztą również na swoim koncie miała sukcesy sportowe. Nie jestem do końca pewna, jak się poznali, czy może właśnie poznali się poprzez sport, czy może poprzez to, że, że byli sąsiadami. W jaki sposób się ta relacja rozwinęła, no to jest niestety jeden wielki znak zapytania. Natomiast Maria również była osobą, o której warto tutaj wspomnieć. Tak się składa, że Maria Lano była na Kubie znaną pływaczką, zdobywała liczne medale, a jej nazwisko to w ogóle jest wymienione w Sportowej Galerii Sław Kuby. Więc, no, z czystym sumieniem, można nazwać Marię kobietą sukcesu, i to naprawdę ogromnego sukcesu: kobietę ambitną, pracowitą i zdyscyplinowaną. Piłkarz i pływaczka po ślubie doczekali się trójki dzieci, najpierw na świat przyszły dwie córki, a następnie do rodziny dołączył Jose Junior, którego już Wam wspomniałam i który to właśnie jest jednym z głównych bohaterów dzisiejszej historii. Wiemy, że zarówno Jose Senior, jak i jego żona Maria osiągnęli spory sukces, i trzeba dodać, że sukces w rodzinie Menendezów to od zawsze był ważny. Zawsze Jose Senior, jak i Maria mieli szerszy punkt widzenia, jeżeli chodzi o, o życie na Kubie, o życie w ogóle, e, o bycie w świecie. Niewiele osób miało okazję podróżować, natomiast Jose Senior i jego małżonka no, mieli okazję polecieć do Stanów Zjednoczonych, mieli tam różne zawody sportowe, mieli. Niezwykłą okazję zobaczyć świat, którego wielu innych mieszkańców w tamtym momencie przynajmniej nie miało okazji zobaczyć, a tym samym wiedzieli, jak żyją inni ludzie. Jak wszyscy rodzice chcieli dla swoich dzieci tego, co najlepsze, więc gdy tylko była możliwość, to Mendezowie wysłali swoje pociechy do jezuickiej szkoły z internatem w Kentucky. Dokładnie tak, oni się uczyli w Stanach Zjednoczonych. Był to taki specjalny program dla dzieci z Kuby, który w dodatku był bardzo dobrze dofinansowany przez państwo. To, to też nie tak, że Mendezowie sami tam sobie z portfela kasę wykładali, tylko rzeczywiście to, było, to był wielki program, to była wielka inicjatywa. Tak więc Jose wraz z siostrami mieli okazję uczyć się w Stanach Zjednoczonych, chociaż zajęcia i tak w większości były prowadzone po hiszpańsku, więc to był ich taki ojczysty język, język, w którym porozumiewali się płynnie. Język angielski również gdzieś tam był obecny, natomiast to też będzie ważne, że no nie był on tak płynny, nie był on językiem ojczystym i ciężko było się przyzwyczaić, jeżeli chodzi o taką codzienną rozmowę w języku angielskim. Tak czy inaczej, Jose Junior bardzo dobrze się uczył, był bystry i inteligentny, chociaż zdaniem wielu arogancki. To nie jest z całą pewnością opis osoby, która tam była miła, przyjacielska, pomocna, uśmiechała się i tak dalej, cała litania na ten temat. W żadnym wypadku on miał w sobie coś, co niekoniecznie było pozytywnie odbierane przez innych. Zdaniem wielu nosił się wysoko, spoglądał na ludzi spod byka, no i no, no nie był takim typem Lizusa, ale to wiadomo, żadna przesada w jedną czy w drugą stronę nie jest odpowiednia. Był człowiekiem, który nie wzbudzał sympatii. Myślę, że to będzie idealne określenie. Otwarcie wyrażał swoje opinie na różne tematy, często również te niepochlebne, często wyrażał je w sposób mało sympatyczny, więc pewnie się domyślacie, że Jose w konkursie najbardziej lubianego ucznia, no to nie zająłby wysokiego miejsca, no ale z całą pewnością mu to nie przeszkadzało, to, to był człowiek, który tam nie czuł potrzeby, żeby wszyscy go lubili. Tak czy inaczej, w 1959 roku dofinansowanie do tych prywatnych szkół w USA ustało i miało to związek z bardzo ważnymi wydarzeniami, ponieważ chodzi tutaj o zmianę władzy na Kubie. W tamtym czasie posadę premiera objął Fidel Castro. Sytuacja w kraju była no, dosyć mocno napięta, bo zmiana rządu nie przebiegła wcale w sposób demokratyczny, tylko w taki sposób dość burzliwy i mało bezpieczny. Zawsze wiadomo, że niestety takie zmiany i takie sytuacje to najbardziej się odbijają na tych zwykłych, szarych, kowalskich, że tak to ujmę. No ale ostatecznie władza została zmieniona. Oczywiście te dofinansowania ustały, jednak to wcale nie jest koniec tych sporych zmian ustrojowych, ponieważ Castro i jego zwolennicy głosili zasadę moje, twoje, nasze i dążyli do upaństwowienia wszystkich sektorów gospodarczych, co niekoniecznie podobało się części mieszkańców. A za każdy sprzeciw lub ewentualne nawoływanie, do sprzeciwu, no to groziły duże konsekwencje. I w tej sytuacji duża część osób no, miała problem, miała naprawdę poważny problem, ponieważ takie zmiany odbiły się na osobach z klasy średniej, z klasy średniej wyższej, z klasy w ogóle wyższej, z klasy bogatej. Jak pamiętamy, Jose Senior prowadził własną firmę księgową, no to, to już nie była jego własna firma, tylko to była firma państwowa. Nastały więc pewne problemy finansowe, problemy z pracą i problemy również z Hozem Juniorem, z naszym bohaterem, który nie miał zwyczaju trzymać języka za zębami, więc szybko zaczął głosić swoje mądrości i, i mówić, co myśli o tych zmianach, że się z nimi nie zgadza. Mówił to głośno, natomiast wiadomo, sam fakt wyrażania swojej opinii nie powinien być nigdy w żaden sposób karany, ale nie zmienia to faktu, że no, niestety hoze junior robił to bardzo głośno. Był to gdzieś tam na ulicy, ludzie mogli słyszeć. To były czasy, gdzie, gdzie ktoś tam uprzejmie doniósł i niestety mogły być tego spore konsekwencje. Wiecie, on miał wtedy tam naście lat, może nie wszystko rozumiał, natomiast no, Chodze Junior obracał się w środowisku, gdzie w większości przyznawano mu rację. To był taki w ogóle synuś mamusi, Maria zawsze go wspierała, była w syna wpatrzona, jak ciele wmalowane malowane wrota, no, jego tam wszelkie niepochlebne komentarze uważała za urocze żarty. Natomiast w obliczu nowego rządu. I możliwych konsekwencji, to kobieta zaczęła się dość mocno obawiać o bezpieczeństwo swojego syna. Zresztą nie tylko syna, ale też o bezpieczeństwo całej swojej rodziny. I tym sposobem w 1960 roku, gdy masa Kubańczyków zaczęła wjeżdżać do Stanów Zjednoczonych w poszukiwaniu lepszego życia, to Maria Menendez wraz z trójką dzieci postanowiła zrobić to samo. Na Kubie został w tamtym momencie jedynie Jose Senior, który liczył na to, że coś się zmieni, że jednak te, te prawa poprzednie wrócą. Natomiast w momencie, kiedy zabrano mu wszelkie dobra materialne, które on posiadał, on tam miał jakieś swoje mieszkania na wynajem, różne miał takie no, domy, które po prostu sobie kupił, które były jego własnością, one później zostały przyjęte przez państwo, no to wtedy się chłopak zdenerwował i po dwóch latach dołączył do rodziny, czyli też po dwóch latach w 1962 on również przyjechał do Stanów. Początki w Nowym Kraju nie były proste, bo rodzina nie miała pieniędzy, dodatkowo no, nie znali zbyt dobrze języka znali podstawy, no ale do tej pory nie obracali się w społeczności, która w całości mówiła w języku angielskim, więc to był dla nich spory problem i utrudnienie. 16-letni wówczas Jose Junior poczuł, że jego życie zmieniło się nieodwracalnie no i od teraz, jeżeli chce coś osiągnąć to musi to zrobić sam bez niczyjej pomocy. Znaczy to też nie tak, że on liczył, że, że rodzice mu coś dadzą natomiast mieszkając na klubie, mieszkając w całkiem zamożnej rodzinie, no to miał świadomość tego, że może liczyć na pomoc, że może ktoś ma jakieś znajomości, może gdzieś mu tam mama czy tata pomogą. A w tej sytuacji, w nowym kraju, w nowej sytuacji finansowej, było dosyć ciężko. Młody chłopak musiał nauczyć się języka, musiał znaleźć sposób też na ułożenie sobie życia. W Stanach sytuacja finansowa rodziny nie była już wcale dobra. Wszyscy ciężko pracowali, a Jose Junior poza nauką w szkole średniej, no to również tam starał się jak najwięcej pracować dorywczo, zawsze coś udało mu się znaleźć i te pieniądze układ odkładał. Na swoją przyszłość. Chłopak od zawsze lubił sport, zresztą, no zarówno po matce, jak i po ojcu, pewnie przejawiał pewne, pewne predyspozycje. Dołączył więc do drużyny pływackiej i zdobył nawet stypendium z tego tytułu, więc ewidentnie poszedł tutaj w ślady matki. Pływanie było jego pasją, zresztą w ogóle sport był jego pasją. Uważał, że sport sprawia, że ludzie są bardziej zdyscyplinowani. Zresztą nie da się ukryć, że właśnie sport i osiągnięcia w nim pomogły młodemu mężczyźnie dostać się na Uniwersytet Stanowy w Wilnie była to bardzo dobra wiadomość dla kogoś, kto dopiero co przyjechał do Stanów, kiepsko znał język i zaczynał od zera. Natomiast Hoze był mocno niezadowolony. To był człowiek bardzo ambitny. To był człowiek, który nie, nie potrzebował przypodobywania się komuś, nie potrzebował, żeby ludzie go lubili. Miał jasno określone cele, mierzył wysoko, niemożliwe dla niego nie istniało no i z tego też względu bardzo się zasmucił, kiedy dostał się na ten Uniwersytet Stanowy, ponieważ jego takim wielkim, wielkim marzeniem była nauka w Princeton. Princeton to jest taka no, dość prestiżowa uczelnia. Dodatkowo Princeton miało wszelkie programy, które spełniały jego oczekiwania, no ale najwyraźniej Princeton no, nie czuło tej samej mięty do chozego. Tak Więc młody mężczyzna był mocno niezadowolony, wręcz zgorzkniały za to, że nie wszystko układa się po jego myśli. To był pierwszy raz, kiedy miał tak ogromne poczucie niesprawiedliwości, i to nawet nie jest kwestia tego, że uważał, że może jego tam wyniki w nauce, czy wyniki w pływaniu nie są wystarczające. Wręcz przeciwnie, on uważał, że powodem tego, że się nie dostał na Princeton, jest brak pieniędzy. Więc właśnie wtedy Chodzę obiecał sobie, że on w przyszłości zrobi wszystko, by mieć na tyle dobrą sytuację finansową, by je... Jego przyszłe dzieci bez problemu dostały się na uczelnię w Princeton. Więc to już jest takie no, dosyć dalekosiężne założenie: że w ogóle po pierwsze będzie miał dzieci, po drugie dzieci będą chciały studiować, a po trzecie będą chciały studiować na Princeton. Ale jak się później okaże, no, w życiu Chozego i jego rodziny mało będzie się liczyło to, co chcą inni. I oczywiście marzenia marzeniami, ale życie toczyło się dalej. Jose, nie mając innej drogi, poszedł na uniwersytet stanowy i tam studiował księgowość, więc ewidentnie pod tym względem poszedł w ślady swojego ojca. Natomiast typowe studenckie życie z filmów było dla Chodego obce. On, on nie miał uroczej osobowości, to już wiemy, nie miał też przyjacielskiego sposobu bycia. Ludzie mieli wrażenie, jakby ich nie lubił, więc odpowiadali mu tym samym, też jakoś specjalnie no, nie zaczynali interakcji z nim. W rezultacie lista znajomych mężczyzny ograniczała się do jego mamy, taty, siostry i później szwagrów, kiedy jego siostry wyszły za mąż, no ale wkrótce miało to się zmienić, bo moi drodzy na pierwszym roku studiów chodzę znaję starszą o 3 lata dziewczynę Kitty Andersen. Kitty, której prawdziwe imię brzmiało Mary, była pod wieloma aspektami przeciwieństwem chodzego. To była taka miła, popularna, bardzo łagodna kobieta o medialnej urodzie. Była też niezwykle otwarta, rodzinna, no i od razu zwróciła uwagę młodszego studenta. Ja bym teraz chciała Wam słów kilka powiedzieć na temat Kitty, ponieważ ona również odegra znaczącą rolę w całej tej historii. Tak więc Kitty Andersen przyszła na świat 14 października 1941 roku jako jedna z czwórki dzieci Charlesa i May. Jej ojciec prowadził własną firmę, ta firma zajmowała się montażem klimatyzacji, więc tam dużo pracował, dobrze całkiem zarabiał, na tyle dobrze, że matka prowadziła dom, mogła zająć się dbaniem o dzieci, dbaniem o ognisko domowe. Była to pozornie taka typowa rodzina z przedmieścia, klasy średniej, to, to były takie czasy, gdzie mężczyźni ciężko pracowali, kobiety kobiety zazwyczaj zajmowały się domem, natomiast cyrki dopiero działy się za zamkniętymi drzwiami, bo tam pozornie to była miła, urocza rodzina, natomiast prawda jest taka, że Charles Anderson, ojciec Kitty, to na statuetkę ojca i męża roku niekoniecznie mógł liczyć. To był człowiek, który miał bardzo szorstki charakter, on nie znosił sprzeciwu i zdarzało mu się wyjątkowo często używać siły wobec swojej żony. No, w skrócie niezbyt przyjemny typ, ale mało kto o tym wiedział, bo tak jak mówię, no, pozornie wszystko wyglądało Mimo i przyjemnie. Mimo tego też Kitty kochała swojego ojca, zresztą jak większość dzieci, chciała tylko, by jej rodzina była szczęśliwa i żeby sobie żyli tam długo razem i przyjemnie. Niestety lub niestety, gdy dziewczyna była w gimnazjum, świdrujące oczka Charlesa dały o sobie znać i mężczyzna zaczął oglądać się za innymi kobietami, co skutkowało tym, że no, wielce się zakochał i opuścił żonę i czwórkę dzieci. Znalazł sobie inną kobietę, jakąś tam nową miłość życia, zresztą co ciekawe, on z tą kobietą zamieszkał niedaleko, gdzieś tam w tym samym mieście, na tych samych przedmieściach. Mieli okazję się widzieć, natomiast od tego momentu, kiedy Charles założył sobie nową rodzinę, no to wiadomo, te spotkania były trochę niezależne ręczne, a później mężczyzna skupił się na tej właśnie nowej rodzinie, przyszły na świat dzieci z tą drugą kobietą, więc myślę, że to było niezbyt przyjemne doświadczenie dla wszystkich, zwłaszcza dla May, dla matki Kitty, która od tego momentu musiała całkowicie zmienić swoje życie. Po pierwsze Kobieta nigdy nie pogodziła się z odejściem męża. Gdzieś od tego momentu stała się taką zgorzkniałą kobietą, która czuła żal do świata, do, do, do swoich dzieci, do wszystkich dookoła. Z drugiej strony też musiała od tego momentu utrzymywać rodzinę sama, bo jakoś tak, nie wiem, karta, pułapka, alimenty nie, nie poszła zgodnie z planem. Zresztą no, czas nie był skory do płacenia. Kobieta więc znalazła pracę na lotnisku, musiała te prace codziennie dojeżdżać i te do dojazdy były kilkugodzinne więc bardzo długo jej nie było w domu. Rozstanie bardzo mocno odbiło się na całej rodzinie, zwłaszcza na Kitty, która w tamtym momencie szczerze nie nienawidziła ojca. Mocno przeżyła rozstanie rodziców. Ojca nie chciała widywać, matki nie widywała z tego względu, że May traciła czas na dojazdy i bardzo dużo pracowała. I widząc to wszystko, nastoletnia wówczas Kitty na dłuższy czas zamknęła się w sobie. Ona stała się taka nieufna, wycofana. Czuła, że najbliższe osoby ją zostawiły. Czuła ogromny żal do ojca za to, że ten zostawił rodzinę. Czuła też żal do matki za to, że ta pozwoliła mu odejść. I dziewczyna uważała, że rozstanie rodziców to jest w ogóle najgorsze, co spotkało jej rodzinę. Dlatego od tego momentu, od momentu rozstania swoich rodziców, Kitty dość mocno krytykowała temat rozwodów i przysięgała sobie, że w momencie, kiedy ona już znajdzie tego jedynego konia na koniu, który zostanie jej mężem, no to będzie z nim już na zawsze, że, że nie dopuści do tego, żeby po zawarciu związku małżeńskiego, żeby doszło do rozwodu. I Jak się okaże, w Kitty potraktuje tę przysięgę bardzo, ale to bardzo poważnie. W każdym razie w życiu Kitty czas mijał, dziewczyna na nowo zaczęła otwierać się na innych, chociaż wiadomo, no, robiła to z lekkim dystansem. Mimo tego przez wszystkich była opisywana jako piękna, charyzmatyczna, młoda dziewczyna z magnetyczną osobowością. Ludzie chcieli spędzać z nią czas, ludzie chcieli z nią rozmawiać, była typem osoby, która zawsze przyciągała innych, wiedziała jak się zachować w każdej sytuacji, no i nawet wróżono jej ogrom Karierę, może nawet jakąś tam karierę medialną, albo sławę, o której Kitty gdzieś tam może troszkę skrycie marzyła. Tak czy inaczej po szkole średniej dziewczyna dostała się na Uniwersytet Stanowy w Illinois, ten sam, na który ze smutkiem dostał się hoze i tam w dużej mierze Kitty poświęciła czas na pracę w uczelnianej stacji radiowej. Brzmi to może jak jakiś taki no, rozpadający się radiowęzeł, ale wcale tak nie było, bo w tej studenckiej stacji radiowej działy się ważne rzeczy, na przykład Kitty wraz z innymi studentami tworzyła scenariusze programów radiowych, albo nawet programów telewizyjnych, co bardzo, ale to bardzo jej się podobało. Studentka była kreatywna i miała odpowiednie warunki, by po studiach rozpocząć pracę w telewizji, o czym właśnie marzyła. W wieku 21 lat Kitty postanowiła wyjść nieco ze swojej strefy komfortu i za namową bliskich wzięła udział w lokalnym konkursie piękności. I okazało się to bardzo dobrym posunięciem, ponieważ młoda kobieta zajęła tam pierwsze miejsce i pewnie gdzieś tutaj widzicie zdjęcia Kitty z tego dnia. Widać rzeczywiście, że miała ona taką bardzo medialną i bardzo ładną urodę. To wszystko dało jej ogromną pewność siebie i przekonanie, że marzenia są w końcu na wyciągnięcie ręki. I wtedy też, będąc na ostatnim roku studiów, Kitty Andersen poznaje Josego. Młoda dziewczyna chodziła już wcześniej na randki, zresztą no miała bardzo duże powodzenie. Zazwyczaj spotykała się z chłopakami podobnymi nieco do niej, czyli takimi czarującymi, popularnymi, takimi, którzy zawsze lubią być w centrum uwagi i którzy są niezwykle charyzmatyczni, a tym razem trafił jej się chłopak, który był tego przeciwieństwem. Natomiast to też nie tak, że mężczyzna nie miał żadnych pozytywnych cech. Miał on bardzo dominujący charakter, no nie był zupełnie pomidorowym, aby wszyscy go lubili. Miał też własne zdanie, nie przyjmował autorytetów. Właśnie ta niezależność oraz dążenie za wszelką cenę do spełnienia swoich marzeń bardzo spodobało się Kitty. Hozem może nie był charyzmatyczny, ale był za to niezwykle zdeterminowany i było to coś innego. Coś, z czym kobieta nie do końca się spotykała, ale w jakiś sposób ją to spociągało. Zresztą działało to w obie strony, ponieważ z drugiej strony ta urocza królowa piękności również wpadła w oko Hosemu. Młody mężczyzna, mimo otoczki obojętnego, nieprzyjemniaczka, wcale nie był tak pewny siebie i nawet można powiedzieć, że trochę w siebie nie wierzył. Czuł, że ze względu na swoje pochodzenie jest inaczej traktowany, zresztą to był bardzo ważny temat w tamtym czasie, myślę, że teraz również. Angielski nie był jego ojczystym językiem, słychać było latynoski akcent, co chyba sprawiało, że Jose czuł się oceniany przez innych i niewiele mówił w ogóle o swojej przyszłości, o swoim kraju rodzinnym, o Kubie. Chodzi, czuł, że musi pracować co najmniej dwa razy więcej niż inni, aby mieć takie same rezultaty, aby zostać tak samo zauważony. I poniekąd miał takie przekonanie, że Kitty jest z innej ligi, to takie niezbyt. Fajne określenie, no ale uważał, że to jest dziewczyna, która nie zwraca uwagi na takich chłopaków jak on. A jednak tak właśnie się stało. Kitty była zauroczona hozem i działało to w obie strony. Związek bardzo szybko stał się poważny. Od momentu ich pierwszego spotkania para stała się nierozłączna. Spędzali wspólnie każdą chwilę i byli w sobie niezwykle zakochani. Oczywiście w ich kierunku, znaczy oczywiście, no to nie powinno tak być, ale w ich kierunku w tamtym momencie szło różne komentarze, bo to był początek lat 60. No, i było dość konserwatywne, i mieszkańcy niekoniecznie byli otwarci na temat imigracji, co było i jest wciąż przykrym tematem dla wielu osób, dlatego myślę, że warto o tym wspomnieć, bo to też nie była taka typowa para w tamtym momencie. No, w każdym razie podobne zdanie zresztą mieli nie tylko tam inni uczniowie, czy tam koledzy i koleżanki, ale również rodzina Kitty, która nie była przekonana do Jose i wręcz namawiali dziewczynę, aby zakończyła ten związek. I co ciekawe, podobnie było z rodzicami Jose bo im z kolei nie podobał się fakt, że rodzice Kitty są po rozwodzie, co też na tych czasach zresztą i w niektórych kręgach było mało popularnym tematem, wręcz tak uważano, że, że czegoś takiego nie ma. Tak więc to są takie różne niuanse społeczne, które teraz mogą być niekoniecznie rozumiane, albo może wręcz przeciwnie, przez niektórych są bardzo rozumiane, no ale jest to ciekawe tło dla całej tej historii, dla historii związku, dla historii pary, która mimo przeciwności losu chciała być ze sobą razem. Tak więc ciągle było jakieś ale, no a przecież Jose i Kitty jedynie chcieli żyć spokojnie i szczęśliwie. Oczywiście znaleźli się też zwolennicy ich związku, chociażby współlokator mężczyzny powiedział nawet, że rzadko miał okazję widzieć tak piękną relację między dwojgiem ludzi. No i mimo przeciwności losu, w 1963 roku Kitty i Jose postanowili się pobrać. To była bardzo spontaniczna decyzja, zresztą za plecami obu rodzin, ale ostatecznie dopieli swego i zostali małżeństwem. oraz Zdecydowali się rozpocząć na dobre swoje nowe, lepsze życie w Nowym Jorku. To był moment, gdy Kitty skończyła już swoje studia, w tamtym momencie uzyskując tytuł licencjata z komunikacji. Natomiast Jose no, wciąż był bardzo ambitny, dużo pracował, dużo się uczył i bardzo długo trenował, dzięki czemu udało mu się dostać do Queen's College w Nowym Jorku. Dla młodego mężczyzny, który zaczynał od zera, przeprowadzka i studia w Nowym Jorku były spełnieniem marzeń. Oczywiście pamiętamy, że no, nie było to Princeton, ale Jose wydawał się zadowolony, na pewno bardziej zadowolony niż studia na Uniwersytecie. Uniwersytecie Stanowym. Nie zmienia to jednak faktu, że z Illinois do Nowego Jorku, no to jest to, to duża różnica w ogóle pod względem e, otoczenia, pod względem kosztów utrzymania. Potrzebne były pieniądze, żeby w ogóle utrzymać się w tak dużym i drogim mieście, jakim jest Nowy, Nowy Jork. No i Kitty musiała szybko znaleźć pracę, dlatego też zatrudniła się w szkole podstawowej jako nauczycielka, to była taka pierwsza praca, którą znalazła. E, co prawda kobieta uwielbiała dzieci, była bardzo opiekuńcza, była bardzo rodzinna, ale ta Posada była też daleka od jej marzeń o pracy w telewizji, o tym, co myślała, że będzie w przyszłości robić. I warto dodać, że pod względem zawodowym no to hozy już nie był takim wspierającym, ukochanym mężem, który zachęca swoją żonę do tego, aby się realizowała, aby szła do góry, aby się pieła po tych szczeblach kariery czy tam w ogóle realizowała się w jakiś sposób. Prawda jest taka, że od początku trwania związku mężczyzna postawił siebie na piedestale i uznał, że jego plany zawodowe są najważniejsze. Więc tym samym on skończył księgowość na Queens College, szybko znalazł pracę w międzynarodowej firmie w Nowym Jorku i tak naprawdę jego praca zawsze była na Pierwszym miejscu, jego plany były na pierwszym miejscu, zawsze też on i Kitty robili to, co on uważał za słuszne, to, co on chciał robić i tak wyglądał ich związek. Nie, nie będę oceniać czy to jest dobre, czy złe, relacje są różne, różnie funkcjonują, ale żeby zrozumieć mniej więcej obraz, dynamikę tej rodziny, dynamikę tej sytuacji, no to trzeba zaznaczyć, że to Hozy był osobą decydującą, wręcz taką osobą która bezwzględnie decydowała, która nie znosiła żadnego sprzeciwu. No ale pracownikiem był dobrym, to trzeba przyznać, był bardzo pracowity, był zdeterminowany i niezwykle szybko przyłożeni zaczęli go doceniać, dostrzegać jego pracę, doceniać jego intelekt. Na przykład w 1968 roku mężczyźni zaproponowano posadę w innej firmie w Illinois tym razem, co wiązało się w tamtym momencie z lepszymi zarobkami i większym zakresem pracy. Jose zgodził się bez gadania jeszcze tego samego dnia. Co więcej i co chyba jest dosyć przykre, to bez konsultacji z żoną, więc no, pod, tym, pod tym względem również mężczyzna stawiał siebie na pierwszym miejscu, sądził, że jako głowa, ręka, noga rodziny no to on sam będzie podejmować wszystkie decyzje i to były naprawdę Wszystkie decyzje, każda, najmniejsza domowa decyzja musiała przejść przez Josego, e, który albo się na coś zgadzał, albo się nie zgadzał. A z drugiej strony, tak e, ważna decyzja jak przeprowadzka również była podejmowana bez niego i jego żona została postawiona przed faktem dokonanym. Czy kiedyś jej się to podobało, czy nie, no to to już jest inna kwestia. E, z pewnością były sytuacje, które jej się nie podobały. Kobieta mówiła o tym swoim bliskim, mówiła o tym swoim, e, czy, czy, czy rodzinie, e, czy przyjaciołom. Natomiast z drugiej strony pamiętajmy tę obietnicę, którą sobie przysięgła, że nigdy do rozwodu w jej małżeństwie nie dojdzie. Więc tak naprawdę postawa Kitty była postawą kobiety, która za wszelką cenę chciała ratować swoje małżeństwo, która przymykała oczy na bardzo dużo rzeczy. Później okaże się, że tych różnych rzeczy, na które Kitty przymykała oczy, było wiele i udawała, jak te, te małpki nie widzę, nie słyszę, nie mówię. Natomiast to wcale nie oznacza, że kobieta była z tego zadowolona. Tak czy inaczej, 10 stycznia 1968 roku para doczekała się swojego pierwszego dziecka, syna, który otrzymał imię Joseph Lyle, natomiast e, będą używać jego drugiego imienia Lyle. Trzy lata później do rodziny dołączył kolejny chłopiec, któremu rodzice dali imię Erik. I tak naprawdę na tym nasza wesoła wyliczanka się skończyła. Była to taka typowa rodzina 2 plus 2 2. Kitty, Jose, Lyle i Erik. Ta czteroosobowa rodzina osiedliła się na przedmieściach New Jersey. Po przyjściu na świat dzieci, Kitty za namową, a właściwie to za decyzją swojego męża, całkowicie zrezygnowała z planów zawodowych. No i skoro mąż powiedział, że ma się zajmować domem i dziećmi, no to tak też się stało. Natomiast w tym samym czasie chodzę przez kolejne lata piął się po szczeblach kariery, awansując na coraz to wyższe stanowiska. I trzeba przyznać, że mężczyzna rzeczywiście zarabiał dobre pieniądze. On w dość szybkim czasie osiągnął swój cel w przeszłości. To był cel o treści, aby jego dzieci mogły kiedyś studiować na Princeton. Znaczy to już jest inna kwestia, czy one by chciały, czy, czy to akurat Princeton, no ale z pewnością mężczyznę było na to stać. Nawet gdyby jego synowie nie dostali stypendium, no to on by mógł śmiało im tę naukę opłacić. Zresztą, umówmy się, Menendezów było stać nie tylko na studia, ale na wiele innych rzeczy. Mieli duży dom, dobre samochody, co dla Jose było niezwykle ważne. Jak już pamiętamy, no, mężczyzna nie był typem osoby, który chciał mieć wielu przyjaciół, który chciał, żeby ludzie go lubili. Natomiast też mamy tutaj pewną sprzeczność, jeżeli chodzi o jego osobowość, ponieważ zależało mu na tym, aby ludzie doceniali go, doceniali jego pracę i doceniali to, co udało mu się osiągnąć. I można to opisać w ten sposób, że przez całe życie Hoze, Próbował coś innym udowodnić. Próbował udowodnić, że ma pieniądze na to, aby mieć super dom, ma pieniądze na to, aby mieć nowe samochody, że ma świetną rodzinę i mimo tego, że zaczynał od zera, no to udało mu się osiągnąć swoje cele. I rzeczywiście to była prawda, natomiast no, to, to już nie jest kwestia tego, czy rzeczywiście było na co stać, bo było go na co stać, tylko jest to kwestia tego, że przez całe życie Jose czuł tę presję, że on musi pokazać innym, musi pokazać, że on jest świetny, że jego rodzina jest świetna, że go na wszystko stać tak, że on jest wspaniałym kierownikiem, wspaniałym pracownikiem i wspaniałym człowiekiem. I pod względem zawodowym mężczyzna dobrze się realizował. Zawsze te wszystkie zadania były wypełnione, nic nie było zostawione na ostatnią chwilę. Natomiast zdobywając kierownicze stanowisko, Jose no, nie traktował dobrze swoich pracowników. Więc y, widzimy sytuację, gdzie te wszystkie papiery były wypełnione, gdzie praca była wykonana, natomiast kwestie międzyludzkie to już tak wcale dobrze nie szły. Uchodził za bardzo bezwzględnego i zimnego typa, który wykorzystuje swoje miejsce, który pokazuje na każdym kroku, że to on jest kierownikiem, że to on tutaj rządzi. Często potrafił być wręcz niemiły albo opryskliwy dla pracowników, którzy są pod nim. No, dla tych współpracowników był to oczywiście duży minus, natomiast przełożeni mężczyzny uważali, że skoro chodzenie angażuje się emocjonalnie w sprawy zawodowe, no to tym bardziej skupia się na dobrej i efektywnej pracy, która rzeczywiście była dobra i efektywna. Dlatego też przez wiele lat mężczyzna był szanowanym i cenionym pracownikiem. Wkrótce został mianowany dyrektorem operacyjnym w RCA, czyli w amerykańskim przedsiębiorstwie elektronicznym z którym kontrakt miał m.in. Elvis Presley. Wysokie stanowisko mężczyzny zapewniało rodzinie stabilne życie pod względem finansowym, a nawet bardziej niż stabilne, no bo byli ludźmi zamożnymi. Wkrótce miało być jeszcze lepiej, bo w 1986 roku Menendezowie przenieśli się do Beverly Hills w Kalifornii, gdzie Jose otrzymał stanowisko prezesa w Life Entertainment, gdzie miał okazję działać przy wielu znanych produkcjach, takich chociażby jak Rambo. Sami więc widzicie, był to ważny człowiek na ważnym stanowisku, który robił ważne rzeczy. W nowej pracy mężczyzna również słynął ze swojej względności, ale też z ogromnej wiedzy i z ogromnego doświadczenia. Współpracownicy standardowo go nie lubili, do czego chyba Jose był już przyzwyczajony. Nie miał wielu kolegów, właściwie to chyba nie miał żadnego kolegi. Można znaleźć nawet cytat jednego ze współpracowników mężczyzny, który powiedział, że Jose Menendez sprawiał, że ludzie przy nim robili się naprawdę malutcy. No nie brzmi to dobrze. W wielkim skrócie, nie był towarzyski, ale interesowało go zdanie innych osób. Chciałby wszyscy dookoła wiedzieli, że odniósł sukces, dlatego też po pokazywał to na każdym kroku. Menendezowie mieli nowe samochody, mieli drogie, piękne ubrania, duży dom i przyklejone uśmiechy, które nie zdradzały niczego konkretnego. Sytuacja jest dość ciekawa, ponieważ miałam okazję przeczytać dwie książki na ten temat i w momencie, kiedy były jakiekolwiek opisy tej rodziny, to te opisy pochodziły jedynie od dalszej rodziny, od takich ludzi, którzy spotykali się z nimi, ponieważ no, no tak wypadało, bo to była rodzina, bo były jakieś święta, więc się razem spotykali. Były też komentarze od współpracowników, no oni też się spotykali, bo tego wymagała sytuacja, chodzili razem do pracy, więc tym samym no, mieli styczność, czy to z Jose, no z Kitty nie akurat, ale na przykład z Jose mieli styczność, a nie znalazłam ani jednego opisu od jakichś tam powiedzmy sąsiadów, którzy sobie kiedyś tam na grilla do nich przyszli, albo od jakichś takich milszych koleżanek, czy tam bliższych, dalszych przyjaciół. Wychodzi na to, że rzeczywiście Mendezowie nie byli takimi uroczymi sąsiadami, co tam organizują przyjęcia dla całego osiedla, którzy są bardzo mili i, i tam towarzyscy. Może Kitty tak, bo Kitty z pewnością była bardziej towarzyską osobą, jakieś tam koleżanki miała, natomiast Hoze był zupełnie tego przeciwieństwem. Nigdy do domu nie zaprosił żadnego kolegi. Znaczy kolegi, no wiadomo, tutaj mówimy o dorosłych osobach, no ale zazwyczaj dorośli ludzie też mają przyjaciół, a Hoze nigdy takiej bliskiej osoby nie miał. Tym samym ciężko było coś na ich temat powiedzieć, bo często po latach wychodzą jakieś takie smaczki, że, czy, czy w ogóle, nie wiem, państwo Menen czy się lubili, czy się kochali, czy byli zgranym małżeństwem. Jeżeli nikt nie mógł im zaglądać przez te tak zwane zasłony, no to ciężko było cokolwiek na ich temat powiedzieć. Dlatego też wszyscy uważali, że po prostu Kitty i Jose to takie zgrane i szczęśliwe zwykłe małżeństwo. Oczywiście nie da się ukryć, że żona była w pewien sposób zależna od swojego męża, no ale są też i takie relacje. Jose o wszystkim decydował w domu, często w ogóle nie brał pod uwagę zdania swojej żony, więc co innego bycie decyzyjnym, a co innego ignorowanie drugiej osoby. The cat sat on the Dodatkowo prawda jest taka, że mężczyzna nie był wierny swojej żonie. Wszystko zaczęło się jeszcze w Nowym Jorku. Przez lata Jose spotykał się po kryjomu z kobietą o imieniu Luis, chociaż w różnych opracowaniach to się naprawdę różne imiona pojawiają i wychodzi na to, że tych kobiet było więcej. Była to taka no, tak zwana relacja bez zobowiązań. Spotykali się raz na jakiś czas w jakimś hotelu i wiadomo no w skrable sobie nie grali. Natomiast w 1981 roku Kitty dowiedziała się o niewierności swojego męża. Zdenerwowana kobieta Wyprowadziła się nawet na kilka dni z domu. Więc to też nie tak, że Kitty siedziała, to, to wszystko oglądała i ani słowem się nie odezwała. No, miała swoje emocje, miała swoje uczucia, miała też dość I to, i to jest prawda, że ona przez całe małżeństwo miała bardzo mocno dość. Wyprowadziła się z domu, natomiast no, tam na drugi dzień chodzę prawdopodobnie przyszedł z jakimiś badylami, przeprosił, obiecał poprawę, więc kobieta wróciła, bo wciąż pamiętajmy o tym, że miała swoje niemiłe doświadczenia związane z przeszłością, związane z tym, że jej rodzina. Się, znaczy rodzice się rozstali, wzięli rozwód, Kitty nie chciała, aby jej synowie przychodzili przez to samo, więc właściwie no to chcąc dotrzymać swojej własnej obietnicy, wróciła do męża. Zrobiła to w dużej mierze z myślą o dzieciach, jednak nie da się ukryć, że przez wiele lat trwania małżeństwa Kitty była bardzo, a to naprawdę bardzo nieszczęśliwa. Ze względu na niemiłe podejście jej męża do ludzi, no to prawie nikt ich nie odwiedzał. Kobieta siedziała więc sama w domu, w tym swoim luksusie, co wcale nie sprawiało jej radości. Ona, no, Chodziła na zakupy, wydawała te pieniądze, robiła obiady, zajmowała się domem, no ale nie miała za bardzo z kim podzielić się tą swoją radością. A przypominam, że Kitty nie była typem takiego samotnika, któremu to odpowiada. Wracając jednak do tej niewierności chodzę, no to mężczyzna obiecał poprawę, ale prawda jest taka, że w dalszym ciągu spotykał się czy to z Louis, czy z innymi kobietami. Dla męża Kitty zrezygnowała ze swojej kariery, zrezygnowała ze swoich marzeń, a dodatkowo znosiła jego niewierność, bo. Miała świadomość tego, że Jose wciąż się zdradza. I niestety to wszystko przez lata trwania małżeństwa spowodowało, że coraz częściej kobieta szukała pocieszenia w butelce i zaczęła też brać leki na uspokojenie, które spokoju wcale jej nie przynosiły. W 1985 roku Jose dostał propozycję pracy w Kalifornii z pensją pół miliona rocznie dolarów, więc to była bardzo duża pensja. I znów przyjął tę propozycję z uśmiechem na twarzy, bez konsultacji ze swoją żoną, mimo tego, że już Wcześniej tak zrobił, przenosząc się z Nowego Jorku do Illinois, to tym razem przenosząc się z New Jersey do Kalifornii również no, podjął taką decyzję bez konsultacji tego z żoną czy z dziećmi, a przecież na tym momencie synowie chodzili do szkoły, mieli jakiś kolegów. Kitty też na pewno jakąś. Przynajmniej jedną znajomą miała, miała ułożone swoje życie, a jednak z dnia na dzień mąż podejmuje taką, ani inną decyzję i wszyscy mają się do tego dostosować. Jeżeli chodzi o Kitty, to była wściekła w tamtym momencie, ponieważ niedawno Mendezowie kupili dom w Princeton, który Kitty nazywała domem marzeń. Mieli się tam wkrótce przenieść, a teraz wszystkie te plany poszły się kochać, bo Jose uznał, że jego rodzina ma zamieszkać w Kalifornii. Tym sposobem zarówno Kitty, jak i synowie pary musieli zakończyć swoje dotychczasowe znajomości i całkowicie zmienić otoczenie za sprawę. Woli ojca. I tak właśnie wyglądało ich całe życie. To zawsze chodził, miał ostatnie słowo powtarzał, że wszystko, co robi, to robi dla, dla swoich bliskich, dla nich ciężko pracuje. I oczywiście pod tym względem miał rację, bo pracował bardzo ciężko i zapewniał swojej rodzinie wspaniałe życie, co nie oznacza, że za zamkniętymi drzwiami również było tak wesoło. Prawda jest taka, że synowie Menendezów od najmłodszych lat mieli okazję odczuć na własnej skórze, co oznacza posiadanie tak ambitnego i wymagającego ojca. W domu jednocześnie panowała dyscyplina, ale również nie było jej wcale. I jedna z sióstr Josego powie później, że jako maluchy Lyle i Eric byli niezwykle żywiołowi, oni tam biegali tam i z powrotem, gdzieś tam bojali się na żrandolu, czasami coś przewróci, przewrócili i zniszczyli i zdaniem tej siostry, no to Kitty zazwyczaj nie w ogóle na to uwagi. Ona tam no, uważa, udawała, że ich nie widzi, że to nie jej dzieci, tam sobie biegają, to biegają i tyle. Natomiast Jose miał inne zdanie, więc jeżeli Kitty na przykład odwiedzała siostrę Chozego sama, bo oni tam w pewnym momencie mieszkali blisko siebie, to się spotykali, i czasami kobieta wraz z dziećmi przychodziła do, do swojej szwagierki, która też miała dzieci, żeby tam dzieciaki razem czas spędziły, no to wtedy była całkowita obojętność, brak zwracania na nich uwagi, oni sobie robili co chcieli. Natomiast kiedy w pobliżu był to między domownikami panowała lekko napięta atmosfera. I pewnego razu, na jakimś rodzinnym spotkaniu, Lyle bawił się z kuzynem, i przez przypadek strącił jakiś tam wazon. I w tamtym momencie, kiedy Jose to zobaczył, to on podszedł do swojego syna, pchnął go, a następnie szepnął mu coś do ucha, po czym Lejus zrobił się blady i zmoczył spodnie. Siostra mężczyzny zwróciła mu nawet uwagę, że no nie powinien tak się zachowywać, że, że można po prostu zwyczajnie to wyjaśnić, zresztą nic się nie stało, to tylko wazon. Natomiast Jose kazał jej się nie wtrącać i właściwie to nie wiadomo, co on tam swojemu synowi na ucho powiedział, ale najwyraźniej było to coś niezbyt miłego. Inna historia miała mieć miejsce, gdy Lail miał jakieś 7 lat. Lail to jest ten oczywiście starszy syn. I on gdzieś na polanie znalazł sobie króliczka i bardzo chciał go zatrzymać. Chciał mieć jakieś zwierzątko, bo w domu nie było zwierzaka. Przygotował dla niego akwarium, przygotował jedzenie, poprosił matkę, aby ta pozwoliła mu zatrzymać zwierzę. Natomiast Kitty kazała zapytać o to ojca, bo jak pamiętamy, wszelkie decyzje w domu podejmował Jose. No i Jose nie wyraził zgody na zatrzymanie królika, kazał się go pozbyć, kazał go wypuścić i w ogóle nie chciał go widzieć. Natomiast mimo decyzji ojca Lyle schował zwierzaka, liczył na to, że ojciec zmieni zdanie, że, że może skoro go nie zauważy, no to pozwoli mu go trzymać. No, ale nie zmienił. I pewnego dnia po powrocie ze szkoły, Lail znalazł swojego królika w worku na śmieci i niestety już nie żył. Oczywiście chłopiec mocno to przeżywał, ale żadne z rodziców nie zamierzało go pocieszyć. Właściwie to nikt nigdy nie widział, by Hoze lub Kitty przytulali swoich synów albo ich chwalili. Pewnego razu chłopcy wraz z kuzynami i rodzicami wybrali się do wesołego miasteczka, i wtedy też Lail nie chciał wejść do jednej z kolejek, ponieważ się bał, bo nie lubił takich atrakcji, i w tamtym momencie. Kitty, jego matka, zamiast powiedzieć, że no okej, okay, pójdziemy na coś innego, to nazwała go wtedy tchórzem. I podobno zawsze tak było, gdy Lyle lub Eric nie chcieli czegoś zrobić. Zawsze musieli udowadniać, że wcale się nie obawiają, że są w stanie zrobić wszystko. Zwyczaj to ojciec stawiał wymagania, a Kitty sprawiała wrażenie mocno obojętnej. I nawet znalazłam wypowiedź jednej z jej przyjaciółek, która wspomina sytuację, gdy jeszcze Lyle i Erik byli mali i obie kobiety wraz z dziećmi wybrały się do centrum handlowego na zakupy. Takie zwyczajne wyjście z koleżanką. Jedna koleżanka ma dzieci, dzieci druga koleżanka ma dzieci. I kiedy one są, to sobie tam ciuchy oglądały, to w pewnym momencie obie straciły Lajla i Erika z oczu. Gdzieś tam synowie pobiegli, nie wiadomo gdzie nie było ich nigdzie na horyzoncie widać i pewnie to jest największy koszmar w większości rodziców, kiedy w jakimś centrum handlowym czy innym zatłoczonym miejscu znika Wam dziecko, ale Kitty wydawała się tym zupełnie nie przejmować, kontynuowała swoje zakupy i w pewnym momencie z głośników na całe centrum handlowe pojawił się komunikat, że znaleziono dwóch chłopców, mają na imię Lyle i Eric i że prosimy o przyjście, o odebranie ich. To wiecie, są takie punkty, gdzie punkty informacyjne, gdzie zazwyczaj jeżeli jakieś dziecko się zgubi czy, czy w ogóle Coś się stanie, no to można tam ogłosić komunikat. I w tamtym momencie Kitty miała powiedzieć do swojej przyjaciółki: że O, no to już wiemy, gdzie oni są. I po czym kobieta kontynuowała dalej swoje zakupy przez jakieś 40 minut. Dopiero kiedy kupiła to, co chciała, no to poszła i odebrała swoich synów. Jednak, w czasie, gdy kobieta była zazwyczaj obojętna, to Jose był tego przeciwieństwem. Miał mocne zasady, mocne wymagania i w momencie, kiedy Lyle i Eric mieli kolejno 12, i 9 lat, ojciec wziął ich na taką ważną rozmowę i kazał im wybrać, co chcą trenować. Czy chcą trenować grę w tenisa, czy chcą trenować grę w piłkę nożną. Nie było nic pomiędzy, hokej nie istniał, jakieś inne sporty też nie istniały, lekko atletyka, co to? Jedynie była do wyboru gra w piłkę nożną albo gra w tenisa. Nie można było wybrać obu, ponieważ Hoze uznał, że nie mogą być najlepsi z obu dziedzin. Nie można też było nie wybierać sportu, ponieważ Hoze zawsze powtarzał, że sport uczy dyscypliny i uczy przestrzegania zasad, dlatego jakiś tam sport musiał być. Zresztą no, nie jakiś tak, no, bo były dwa do wyboru. Chociaż wybór to też jest mocno powiedziane. Tak naprawdę Hoze e, sprawiał, by synowie czuli, że mają wybór, ale tego wyboru nie było, ponieważ mężczyzna od początku założył, że oni wybierają tenisa, bo gdzieś tam sobie mu się tak w głowie poukładało, że on chce, żeby jego czyli ćwiczyli w tenis, grę w tenisa. Więc no, wyglądało to mniej więcej w ten sposób, czy chcecie wybrać piłkę nożną tenisa, czy może jednak tenisa albo tenisa ewentualnie. No i tak się stało, że ostatecznie chłopcy wybrali tenisa. I wiecie, to nie była jakaś tam gra w tenisa u siebie na boisku szkolnym, czy tam na, na podwórku w ogrodzie. W żadnym wypadku. Chodzę, od razu zatrudnił prywatnego trenera dla swoich dzieci. I starannie obserwował wszelkie mecze oraz treningi. On w tamtym momencie założył, że jego synowie będą sportowcami, no bo jak wiemy, sport uczy dyscypliny, ale też nie zwykłymi sportowcami, oni po prostu muszą być najlepsi. Poza zajęciami z trenerem, kazał im ćwiczyć na siłowni i sprawdzał, co jedzą. Bardzo często mężczyzna kazał im stawać o 5 rano, ponieważ wtedy Jose był już gotowy, aby pójść do pracy, w sensie tam stawał wcześniej, szykował się, ubrał swój garnitur numer 5 no i budził synów o godzinie godzinie piątej, aby chociaż jeszcze przez godzinę popatrzeć, jak oni ćwiczą. I dopiero po tej godzinie mężczyzna sobie wychodził do pracy, ale to też nie tak, że on sobie pracował i dał wszystkim spokój na jakieś 8 godzin. Też nie tak, ponieważ on dzwonił do domu jakieś 4-5 razy dziennie i wypytywał o wszystko. O to, co było na obiad, o to, czy synowie trenują, jakie dostali oceny. W domu była zawsze taka zasada, że chłopcy musieli zadzwonić do swojego ojca, który był w pracy i powiedzieć mu, jakie oceny dzisiaj dostali. Dodatkowo musieli mu powiedzieć jak poszedł trening, jakie tam wyniki były na tym treningu, no nie mógł poczekać, to, to, to nie była taka sytuacja rodzinna, że siadamy sobie do obiadu, ojciec cię pyta w jakiej ty klasie jesteś dziecko, no nie, tutaj musiała być kontrola i, i wiedza 24 na dobę. I pod tym względem Jose był bardzo, ale to bardzo zdeterminowany, aby jego synowie ćwiczyli. I nie było żadnych wyjątków od tych ćwiczeń. Kazał im nawet ćwiczyć w momencie, gdy mieli jakieś kontuzje. Nic nie było na niego wyjaśnieniem, a skręcona kostka też nie stanowiła przeciwwskazań do gry w tenisa. I to jest akurat rzeczywista sytuacja. Razu pewnego Eric lub Lyle mieli skręconą kostkę, a ojciec i tak kazał im ćwiczyć. Dodatkowo, bardzo często Jose powtarzał swoim dzieciom, że ich przyszłość jest już wybrana. Oni mają dostać się do narodowej reprezentacji tenisa, potem mają pójść na studia, ale to też nie tak, że na jakie studia chcą, czy gdzie chcą, bo mają pójść na studia do Princeton i mieć karierę w biznesie tak jak on sam. Mężczyzna nigdy nie zapytał Laila ani Erika, czy odpowiada im taka droga, czy chcą iść na studia, czy chcą iść na Princeton, czy chcą pracować w biznesie. Oni też doskonale wiedzieli, że z ojcem nie ma dyskusji, więc to, to nawet nie była rozmowa. Na ten temat, czy wy chcecie iść na te studia, tylko że wy macie iść na te studia. I ta cała domowa atmosfera odbijała się oczywiście na, na zachowaniu i na problemach Laila oraz Erika, no bo y, ciągłe życie. W przestrzeganiu zasad w takim rygorze nie jest wcale łatwe. Przez długi czas obaj jąkali się, też dość późno przestali moczyć łóżko, oni mieli chyba z 12 albo 14 lat, kiedy przestali, więc chyba już na tamtym etapie świadczyło to o jakichś problemach, ale też z drugiej strony nikt jakoś specjalnie nie reagował. I duży problem też był taki, że mimo e, tych ogromnych wymagań, mimo, mimo tej wielkiej dyscypliny, e, to Erik i Lyle wcale nie byli takimi idealnymi synami, których sobie Hozy wymyślił. Mimo dużego rygoru i dyscypliny, na przykład nauka to wcale nie szło im najlepiej. Erik Kras musiał nawet powtarzać klasę, a Kitty wmawiała wszystkich, że jej syn zawsze był o klasę niżej i że nauka bardzo dobrze mu idzie, co nie było prawdą i to, to była już naprawdę nieciekawa sytuacja, że Erik musiał klasę powtarzać, a e, starszy syn Lyle no to tak właściwie jak taka meduza się prześlizgiwał z tej klasy do klasy, ale to też nie szło mu wcale najlepiej. Bardzo często mieli zatrudnionych korepetytorów, którzy odrabiali za, niego, za nich zadania domowe albo robiła to ewentualnie Kitty, ich matka i nauczyciele też często to zauważali, że zadanie domowe zrobione w domu wygląda zupełnie inaczej niż praca na lekcji. No cóż, dodatkowo Kitty i Jose dobierali swoim synom znajomych, i Jose miał na to jego zdaniem bardzo logiczne wyjaśnienie, bo ci znajomi mieli być z dobrych, a nawet więcej niż z dobrych rodzin, bo mężczyzna uważał, że przeciętność to jest najgorsza droga i uważał, że przeciętność jest zaraźliwa. Więc jeżeli ich synowie będą się kolegować z kimś przeciętnym, no to też się tacy staną. Kitty czasami żaliła się swoim koleżankom, że jej mąż za bardzo angażuje się w życie chłopców, a jej nie poświęca w ogóle czasu i było z tego powodu oczywiście przykro. Właściwie to ona przejawiała taką postawę obojętną wobec swoich dzieci, bo też wiedziała, że jej mąż nad wszystkim ma kontrolę, bardzo się angażuje. Jednak to wszystko sprawiło, że kobieta wycofała się jeszcze bardziej i coraz częściej sięgała po procenty. Tak naprawdę każdy jej dzień był pod znakiem procentów, pod znakiem alkoholu. I to też nie tak, że kobieta nie chciała z tego wyjść, że ona nie chciała lepszego życia, że ona tam wcale nie chciała być szczęśliwa. Myślę, że pod takim względem próby pomocy sobie, to Kitty była bardzo świadoma, bo ona zapisała się na terapię, starała się przynajmniej przepracować różne rzeczy z terapeutą, opowiadała mu o swoim życiu rodzinnym, o aktualnym życiu z mężem, o, o swoich dzieciach, o, o tym, jak wyglądają ich relacje w domu. Natomiast wydawało się, że te wszystkie sesje niewiele pomagają. W każdym razie czas mijał, a synowie Menendezów robili się coraz starsi. Szybko stało się jasne, że starszy syn Lyle poszedł ślady swojego ojca. Z zachowania, z charakteru był on tak samo szorstki, tak samo bezwzględny. I czasami sprawiał przykrość młodszemu bratu. Robił to w taki sam ironiczny sposób, jak robił to ich ojciec. Natomiast bracia Menendez w swojej szkole uchodzili za do dość aroganckich, więc tutaj znów widzimy jakieś takie geny Josego, który no, pokazuje swoją arogancję, który jest trochę niemiły dla ludzi, który jest ironiczny, który uważa się za lepszych od innych. Pochodzili z dobrego domu, jeździli świetnymi autami, można było odnieść wrażenie, że czasami traktują innych z góry, zresztą no, tak samo jak ojciec. Lair podobnie jak Jose nie był jakoś tam wyjątkowo lubiany, ale też niezbyt mu to przeszkadzało. Erik natomiast był trochę bardziej wrażliwy, trochę bardziej rodzinny. Miał dobrego przyjaciela Craig'a, z którym spędzał dużo czasu, i zdaniem jego ojca, chyba zbyt dużo, bo mężczyzna zaczął podejrzewać, że coś ich łączy, więc kazał synowi znaleźć sobie dziewczynę. Tak, od tak, nagle w jego wizji miała być jakaś dziewczyna, więc rzeczywiście Erik potem sobie dziewczynę znalazł. Jednak nie da się ukryć, że w tym domu stwarzanie pozorów było najważniejsze. Przeklejone uśmiechy, widoczny na pierwszy rzut oka luksus. Gdy starszy syn Lyle skończył szkołę, ojciec od razu wysłał go do Princeton, które, jak pamiętamy, było jego własnym niedoścignionym marzeniem. Lyle miał jednak niewystarczające oceny, aby się tam dostać, więc początkowo nie został przyjęty. Jednak wtedy też ojciec no, podreperował mniej lub bardziej podanie syna i po roku Lyle znów złożył swoją kandydaturę i tym razem został przyjęty. To też wśród niektórych osób wiąże się z takimi domysłami, że może Jose coś tam komuś zapłacił, coś tam jakoś komuś szepnął na łóżko, żeby przyjęli jego syna, no ale nie jest to w żaden sposób potwierdzone. Tak czy inaczej, w końcu po wielu latach marzenia Jose miały się spełnić, bo jego dziecko poszło na uczelnię, na którą on sam nie mógł pójść, ponieważ miał e, niezbyt dobrą sytuację finansową, a teraz po tych 20 paru latach jego sytuacja finansowa była na tyle dobra, że mógł wysłać swojego syna na Princeton. W końcu Hoder czuł, że lata pracy i starań nie poszły na marne. Czuł, że może nad wszystkim kontrolować, jednak mężczyzna trochę się przeliczył, bo będąc studentem Princeton, jego syn Lyle mógł pierwszy raz w życiu odpocząć od wiecznej obserwacji ojca. Pierwszy raz mógł chodzić gdzie i z kim chciał, mógł robić co chciał, był młody i chciał w tamtym momencie, jak wielu jego rówieśników, imprezować. Lail zdecydowanie nie był typem pilnego studenta, zresztą czy to w szkole podstawowej, czy to w szkole średniej, ta nauka jakoś specjalnie mu nie szła. W końcu Lail znalazł znajomych, okazało się, że czasami potrafi być miły jak trzeba, no ale znalezienie znajomych wiązało się z tym, że pierwszy raz w życiu chodził na imprezy, był tam zapraszany i te imprezy stały się centrum jego życia, aż za bardzo, ponieważ kilka razy Lail wracał do domu samochodem pod wpływem. Później zresztą z tego względu zabrano mu prawo jazdy. E, następnie też chłopak zaczął unikać zajęć szkolnych. Właściwie no to ciężko tam wężykiem dotrzeć na zajęcia i jeszcze się skupić, więc tym samym LIL wcale tam nie chodził. Innym razem jednak chłopak został przyłapany na plagiacie i został nawet e, na jakiś czas e, zawieszony w szkole, i wtedy też chodzę e, musiał wkroczyć do akcji. Po pierwsze, to tam nakrzyczał mocno na swojego syna, a po drugie, finansowo zł złagodził całą sytuację. I można powiedzieć, że zamiot ją pod dywan. Chodzę wiedział jednak doskonale, że jego synowie nie są orłami nauki. Zadania domowe często odrabiała za nich matka, więc chyba cud, że umieli płynnie czytać i pisać. Mężczyzna zatrudnił nawet synowi korepetytora do odrabiania zadań domowych i liczył na to, że dzięki temu Lail zda na kolejny rok. Więc to już było w Princeton, kiedy chłopak miał na no około 20. I potrzebował korepetytora, który będzie za niego zadania domowe odrabiał. No cóż, nauka nauką, natomiast innym problemem okazał się związek Laila z dziewczyną o imieniu Jamie. Ta dziewczyna była starsza o 5 lat i również uwielbiała grę w tenisa. Od lat trenowała, ale nie miała takich samych możliwości, ponieważ jej rodzina nie była równie zamożna jak Menendezowie. Natomiast yy, prawda jest taka, że zarówno Kitty, jak i Jose tej nowej dziewczyny Layla nie polubili. Mężczyzna uważał, że Jamie leci na ich hajs, a poza tym no pochodziła z mało zamożnej rodziny. Tym samym no, to, to chyba najbardziej się Jose nie podobało. Mimo sprzeciwu rodziców, Lay chciał jednak kontynuować ten związek. Był zakochany i w 1987 roku nawet się zaręczyli. Lay miał wówczas 19 lat. Niedawno zaczął studia, a jego ojciec nie mógł pozwolić na to, aby ślub pokrzyżował wszystkie plany. Bo on już oczami wyobraźni widział, że zaraz będzie ślub, zaraz, e, zaraz jego syn rzuci studia, zaraz może jakieś dziecko przyjdzie na, na świat, a nie tak wyglądała ścieżka życiowa jego syna w jego własnej głowie, więc trzeba było coś zrobić. Mężczyzna doskonale wiedział, że jego przyszła nie doszła synowa, dobrze gra w tenisa, natomiast nie ma pieniędzy, aby rozwijać swoją pasję. Tym samym zaoferował jej takie miłe opłacenie trasy sportowej po Europie. E, no to była kwestia niezwykle kosztowna, ale też świetna. Świetna okaza dla młodej tenisistki. Tak więc Jamie przyjęła tę ofertę, pojechała na cały turnus po Europie. Tym samym plany małżeńskie poszły na dalszy plan, a ostatecznie zresztą Jamie i Lyle ze sobą zerwali. Wróćmy jednak do Princeton, bo to jest bardzo ważne, ponieważ prawda jest taka, że starszy syn Menendezów nie chciał nigdy studiować na Princeton. On w ogóle nie lubił się uczyć, zajęcia i wysoki poziom szkoły były dla niego trudne. Jego ojciec no, niestety jednak nie znosił sprzeciwu. Zawsze, gdy synowie mieli inne zdanie, to mężczyzna używał karty przetargowej w postaci pieniędzy. Wiedział doskonale, że Lyle i Eric potrzebują wsparcia finansowego, więc ostatecznie zawsze na wszystko się godzili. Tak więc sytuacja wyglądała w ten sposób, że że Lyle mimo tego, że miał jakieś 19-20 lat, no to i tak robił wszystko pod dyktando swojego ojca, bo ten dawał mu pieniądze. W 1988 roku miała miejsce jednak bardzo śliska próba niezależności. Na większość osób chcąc zdobyć pieniądze poszłaby do pracy, ale nie bracia Menendez. Oni uznali, że mogą zdobyć pieniądze na przykład włamując się do domów sąsiadów i zabierając im cenne przedmioty. I tak też zrobili. Na spokojnym osiedlu Calabasas doszło do serii kradzieży, która szybko została rozwiązana, bo oni naprawdę tam mocne fancy zgarnęli na kwotę około 100 tysięcy dolarów. Więc zabrali cenną biżuterię, zabrali pieniądze, no było to naprawdę dużo. Śledczy szybko doszli do tego, kto jest sprawcą, a tym samym braciom Menendez groziły mocne kłopoty. Kity i Jose byli rzecz jasna wściekli. Mężczyzna robił wszystko, by ludzie go podziwiali, a teraz wszyscy wiedzieli o lepkich jego synów. Ta sytuacja pogorszyła też stan zdrowia Kitty. Kobieta krzyczała, że nie powinna mieć nigdy dzieci. Nazwała nawet Laila największym problemem w jej życiu, chociaż nikt nie wiedział dlaczego. Dlaczego akurat Laila i o to tutaj chodzi. Znaczy, niektórzy doszukują się tego, że chodziło jej o Laila, ponieważ on był pierwszym synem i właściwie to Kitty wykrzyczała swoje niezadowolenie z tego, że w ogóle jest w nieudanym małżeństwie i może gdyby nie miała dzieci, to by od, odeszła od swojego męża. No ale to chyba jest trochę taka, dalekosiężna interpretacja. Tak czy inaczej, stan kobiety w tamtym momencie był naprawdę poważny, bo ona zostawiła nawet list pożegnalny, chociaż ostatecznie do niczego nie doszło. A takie sytuacje były już wcześniej, więc wszyscy byli przyzwyczajeni do jej kruchego zdrowia. No ale nie zmienia to faktu, że za zamkniętymi drzwiami w rodzinie Medendez działo się bardzo dużo, bo synowie zostali przyłapani na kradzieży, były tutaj jakieś konsekwencje prawne. Dodatkowo Kitty jako matka i żona nie czuła się najlepiej w ogóle, jako, jako osoba się nie czuła najlepiej. Miała dość spore problemy emocjonalne, a każdy udawał, że tego nie widzi. A Jose jako głowa ręka rodziny czuł, że wszystko jest na jego głowie i że on to wszystko musi załagodzić. Tak więc po aresztowaniu braci, ich ojciec wynają najlepszych prawników i wszyscy wspólnie ustalili, że młodszy Erik weźmie winy na siebie, przeprosi i ze względu na młody wiek wszystko pójdzie w niepamięć. I tak też się stało. A tym samym bracia Menendez wyszli z tej sytuacji bez szwanku, chociaż atmosfera na osiedlu Calabasas była mocno napięta i ludzie coraz głośniej plotkowali o tym, co dzieje się w domu Jose i Kitty. Ostatecznie chcąc uniknąć dalszych nieprzyjemności, dalszych ich podejrzeń, Menendezowie postanowili wyprowadzić się do innego domu, też domu w Beverly Hills. Była to wielka rezydencja, zresztą taka bardzo dostojna w stylu Old money. Chodzę coraz częściej jednak czuł się zawiedziony swoimi synami, natomiast w trakcie spotkań rodzinnych czy sąsiedzkich rozmów nikt nie miał pojęcia o tym, co dzieje się z zamkniętymi drzwiami. Więc to też jest interesujące, że pewnie na okładce widzicie tutaj obraz uśmiechniętej, szczęśliwej rodziny, to też jest takie piękne zdjęcie, takie dostojne zdjęcie, natomiast, no, tak naprawdę wszystko wyglądało zupełnie inaczej. Chodzę przez całe życie zdradzał swoją żonę, Kitty była nieszczęśliwa. Synowie z jednej strony chcieli spełniać oczekiwania ojca, a z drugiej strony, chcieli żyć własnym życiem i niekoniecznie mieli odpowiednie wzorce, aby to zrobić. Jednakże tym sposobem zbliżamy się do momentu, który sprawił, że powstał ten podcast. Moi drodzy, jest 20 sierpnia 1989 roku. Jest to sobota, a tym samym pozornie zwyczajny dzień dla mieszkańców spokojnego osiedla w Beverly Hills na Elm Drive. Ten spokojny wieczór przerywa jednak niespodziewany telefon. O 23.47 zostaje wykonany telefon alarmowy. Płaczący rozmówca zaczyna od słów. Jesteśmy synami, ktoś zabił naszych rodziców. Głos należy do młodego chłopaka, który ewidentnie jest pod wpływem ogromnych emocji. Wkrótce tłumaczy, że ma na imię Lyle i wraz z młodszym bratem właśnie wrócił do domu i znalazł rannych rodziców. Cała ta rozmowa telefoniczna trwała 2,5 minuty, po czym na Elm Drive 722 zostaje wysłany patrol. Na miejsce przyjeżdża funkcjonariusz Michael Butus i John Czarnocki, obaj panowie prawdopodobnie pochodzenia z Polskiego, znaczy nie, nie, nie wiem czy pierwszy, no, ale drugich raczej tak. Od progu mundurowi widzą dwóch młodych chłopaków, którzy wybiegają z domu na podjazd i kładą się na trawie. Później młodszy Erik wstaje, zaczyna biegać w kółko i krzyczeć, natomiast jego starszy brat próbuje go uspokoić. W rezydencji Menendezów śledczy znajdują Josego i Kitty. Mężczyzna siedzi bez ruchu na kanapie, a jego żona leży na podłodze. Na pomoc dla obojga jest już ewidentnie za późno. Małżeństwo zostało wielokrotnie trafione ze czelby Jose sześć razy, natomiast Kitty 10. Jedno i drugie ma również kulę w kolanie, co często świadczy o charakterystycznym oznaczeniu przez różne zorganizowane grupy przestępcze, ale do tego też sobie jeszcze przejdziemy. Tak czy inaczej, sprawa jest więc poważna. Śledczy od razu zauważają, że z domu nic nie zniknęło, więc motyw finansowy teoretycznie odpada. Synowie państwa Menendez od razu powiedzieli, że tego dnia byli w kinie na Batmanie, później pojechali na chwilę na festiwal Taste of LA, a następnie wrócili do domu i znaleźli w takim stanie swoich ukochanych rodziców. Ich wersja wydaje się spójna i są dowody na jej potwierdzenie, chociażby w postaci biletów do kina. Funkcjonariusze zakładają więc, że sprawca lub sprawcy musieli obrać za cel Jose i jego żonę lub jedno z nich. Szybko okazuje się, że podejrzanych wcale nie brakuje, a charakter działania wygląda jak działanie z grupy zorganizowanej, tak zwanych profesjonalistów. W każdym razie nie ma żadnych śladów, nie ma cudzych odcisków palców, nie ma też DNA, nic nie zniknęło i żaden z sąsiadów niczego nie widział. Więc nikt nic nie widział, nikt nic nie słyszał, nic nie zostało zabrane, nic nie zostało zostawione. Wersję z gangiem potwierdza jeszcze jeden szczegół, mianowicie parę miesięcy wcześniej rodzina rzeczywiście miała nieprzyjemne spotkanie z, no, z niebezpieczną grupą. Tak się składa, że jakiś czas wcześniej, w trakcie jednego z meczy tenisa, ktoś krzyknął coś obraźliwego w stronę Erika, młodszego syna Menendezów, a ten odpowiedział tej osobie z boiska tym samym czyli no jakąś tam mniej wyrafinowaną obelgą. Ktoś tam sobie z widowni coś krzyknął, a młody Menendez odpowiedział mu: chyba ty, czy, czy tam twój ojciec, twoja matka. Okazało się jednak, że chłopak, który krzyczał, który zaczął w ogóle tę całą przypychankę słowną, należał do gangu. O czym prawdopodobnie Erik nie miał pojęcia. I nie miał też pojęcia o tym, że po skończonym meczu. Kolega z gangu i jego inni koledzy czekali na niego przed jego samochodem. Tym sposobem, gdy Erik skończył trening, to na parkingu przed szkołą doszło do bójki. Młodzi mężczyźni uszkodzili też jego samochód, a ten miał złamany nos. Jose, słysząc to wszystko, bardzo się zmartwił. E, myślał nawet o wynajęciu ochroniarzy, tym bardziej, że po tym incydencie odebrał kilka głuchych telefonów i sprawa wyglądała poważnie. Chociaż, oczywiście, no, nie jest to żaden wyrafinowany motyw, że coś tam się po pokrzyczeli, e, źle po nas i potem doszło do takiej afery, no ale oczywiście y, mamy świadomość tego, że bywały też y, mniej logiczne motywy. Jose chciał nawet zatrudnić ochronę dla swoich dzieci, taką prywatną ochronę, by bardzo poważnie panowie w garniturach chodzili za Rickiem i Lylem do szkoły, no ale najwyraźniej nie zdążył tego zrobić. I znów, oczywiście śledczy uważali, że przypychanki na meczu no to jest kiepski motyw, ale z drugiej strony, no, jak już wiemy, mieliśmy już do czynienia z różnymi historiami. Poza tym, szybki wywiad środowiskowy pokazuje, że Jose Menendez nie należał do osób lubianych, źle traktował swoich pracowników, a w grę wchodziły duże pieniądze, bo zarabiał bardzo dużo, miał dostęp do dużych pieniędzy, więc bardzo często w tego typu przypadkach pieniądze odgrywają znaczącą rolę. I osób, którym tak kolokwialnie mówiąc, Jose zalazł za skórę, albo które po prostu go nie lubiły, no to nie brakowało. Niewykluczone też, że Jose zadarł z nieodpowiednimi ludźmi, którzy postanowili się zemścić na jego rodzinie, a to, że mógł kogoś tam obrazić, to wcale nie jest nadzwyczajne w jego przypadku. Te podejrzenia sprawiają, że synowie Menendezów, Lyle i Erik, zaczynają obawiać się własne życie. Wynajmują więc swoich ochroniarzy i śpią w hotelu w obawie o powrót do rodzinnego domu. Twierdzą, że mogą być celem, że mogą być następni, i rzeczywiście ich obawy wydają się uzasadnione. Obaj synowie sprawiają wrażenie niezwykle smutnych po stracie rodziców. Na jednym z pierwszych przesłuchań mówią, że bardzo tęsknią za mamą i tatą oraz obawiają się o swoją przyszłość. Ewidentnie stan Erika jest poważniejszy, często wspomina swoich rodziców i zaczął chodzić na terapię, aby to wszystko sobie poukładać w głowie. W tym samym czasie jednak śledczy próbują znaleźć sprawców, co okazuje się niezwykle trudne. Brakuje dowodów, brakuje świadków, a wszyscy potencjalni podejrzani mają alibi. I tak właśnie mijały miesiące, a śledczy wciąż znajdowali się w punkcie wyjścia. Wciąż brakowało dowodów, wciąż brakowało świadków i wciąż podejrzani mieli alibi. I chociaż wiele osób miało zatargi z Jose Menendezem, to jednak mało kto korzystał na jego śmierci. Poza oczywiście dwoma osobami, mianowicie jego dziećmi, którzy przejęli cały majątek swoich rodziców. Gdy śledczy zaczęli się przyglądać ruchom młodych mężczyzn, zauważyli, że w ciągu pół roku Lyle i Erik wydali prawie milion dolarów ze swojego spadku. Oni przez ten czas kupili Roleksy, Sztuk 3, kupili nowe samochody, ubrania, kupili też restaurację i niewielki apartament. Z jednej strony ta rozrzutność była zastanawiająca, bo przy tym wszystkim smutek za straty rodziców poszeszedł na drugi plan ich. Chyba tam pocierali sobie łzy tymi dolarami. Jednak z drugiej strony ludzie różnie reagują: byli młodzi, nie mieli doświadczenia z tak dużymi pieniędzmi. W końcu mowa tutaj o dwóch młodych mężczyznach, którzy dopiero co wchodzili w dorosłość. Starszy Lyle po stracie rodziców rzucił studia i zainwestował w restaurację. On też później ze swoimi kolegami otworzył firmę inwestycyjną. Ludzie mieli tam wpłacać pieniądze, żeby później wypłacać je z zyskami, no ale to też nie przyniosło żadnych spodziewanych rezultatów, żadnych efektów. Tak naprawdę to ci młodzi ludzie niczego na tym nie zarobili. No ale właściwie to nawet dobrze świadczyło o Lajlu, ponieważ to też nie tak, że wydawali jedynie pieniądze na te Rolexy, na drogie ubrania, na drogie samochody. No próbowali w jakiś sposób zapewnić sobie przyszłość, znaleźć jakąś własną drogę, obrać cel. Jeżeli chodzi o młodszego syna Erika, to on z kolei zatrudnił prywatnego trenera do gry w tenisa i chciał się skupić na grze zawodowo. Więc to też wygląda tak, jak młodzi ludzie, którzy mają pieniądze i chcą znaleźć swoje miejsce w życiu. Bracia wydawali dużo pieniędzy, jednak ciekawsze było to, o czym dowiedzieli się śledczy. Bo podobno niedługo przed zgonem zarówno Kitty, jak i Jose mówili, że planują wydzielić swoich synów. Więc to też jest interesujące. Dlaczego mieliby to robić? Czy Larry Rick o tym wiedzieli? Czy może pozbyli się swoich rodziców, aby mieć dostęp do ich pieniędzy? Kitty miała żalić się swoim znajomym, że Lyle i Eric zmarnowali jej życie, chociaż brzmi to trochę enigmatycznie i nigdy tej myśli nie rozwinęła. Natomiast coraz częściej synowie mieli reagować złością wobec swoich rodziców. To z kolei był już obiecujący trop. Bracia milionerów mogli chcieć przejąć w ten sposób majątek i pozbyć się nadzorujących rodziców. Problem polegał na tym, że opis tej całej rodziny różnił się w zależności od tego, kogo zapytano, i znowu mamy sytuację, że punkt widzenia zależy od punktu siedzenia. Jedni uważali, że Jose był kontrolujący, nie znosił sprzeciwu, zmuszał Erika i Laila do spełnienia swoich własnych ambicji i że no, no nie był to typ ojca roku. Natomiast inni z kolei twierdzili, że synowie Menendezów byli rozpieszczeni, mieli wszystko, co tylko chcieli, mieli mnóstwo pieniędzy, mieli samochody, mieli drogie ubrania e, tak naprawdę mogli sobie pozwolić na wszystko i ani ojciec, ani matka nigdy niczego nie żałowali. Mamy więc z jednej strony dwie zupełnie różne wersje opisu tej rodziny, natomiast być może jedna wersja wcale nie wyklucza drugiej. Przełom w tej sprawie nastąpił 5 marca 1990 roku. Wtedy też na komisariat zgłosiła się kobieta o imieniu i nazwisku Judelon Smith. Była to 37-latka, która pracowała w gabinecie terapeuty Ozila, który prowadził terapię Erika Menendeza, bo jak pamiętamy, on po stracie swoich rodziców próbował sobie to wszystko w głowie ułożyć, no i zapisał się na terapię. Kobieta, która przyszła na komisariat powiedziała, że ma bardzo ważne informacje, które mogą być kluczowe w tej sprawie. Uznała, że pewnego dnia podsłuchała rozmowę między terapeutą Jeromem Ozilem a bracie, braćmi Menendez i zauważyła, że ewidentnie starszy Lyle groził mężczyźnie, że jeżeli ten wyjawi o czym rozmawiali, to spotka go to samo, co ich rodziców Kitty i Jose. Gdy bracia wyszli, a Judalon zapytała swojego pracodawcę, o co w tym wszystkim chodzi, to dr Ozil, Ozil powiedział swojej pracownicy, że Erik w trakcie jednej sesji przyznał mu się, że razem ze swoim bratem zakończyli życie rodziców i że to oni są sprawcami i oczywiście jest to bardzo kluczowa informacja jest to chyba najważniejsza informacja w całej tej sprawie, jednak przez dłuższy czas śledczy nie mieli o tym pojęcia ponieważ ze względu na tajemnicę lekarską mężczyzna nie poszedł z tym na policję ale z drugiej strony zaczął obawiać się o swoje życie i z tego względu zaczął nagrywać wszystkie spotkania, bo najwyraźniej Erik, który był w gorszym stanie emocjonalnym, po wpływem emocji przyznał się swojemu terapeucie do tego co zrobił, bo wyrzuty sumienia nie dawały mu spokoju, natomiast później miał Wyrzuty, że przyznał się do tego komukolwiek i powiedział o tym swojemu starszemu bratu. No a Lail Lyle zdecydował się przyjść do gabinetu Ozila i zaczął mu grozić, że jeżeli komukolwiek powie prawdę, no to skończy tak samo jak Jose i Kitty. No to wszystko miało sens pod tym względem, że, że jeden z braci po wpływem chwili wyjawił prawdę, a drugi próbował jakoś to załagodzić. Natomiast no to wszystko sprawiło, że śledczy mieli oczy jak strana na autostradzie, bo prawda była tak blisko, a dodatkowo Jerome Ozil miał nagrania, na których obaj bracia przyznają się do winy, bo później na, na te sesje zaczęli chodzić obaj. Dodatkowo na komisariat Zgłosił się też Craig, ten najlepszy przyjaciel Erika. I jak się okazało, jemu również Erik wyjawił prawdę. Chociaż w tym przypadku no, nie było żadnych nagrań i doszło do tego wyjątkowo dawno od tego momentu mężczyźni o tym nie rozmawiali. Natomiast mamy drugą osobę, która potwierdzała tę wersję, że to Lyle i Erik są sprawcami. Gdyby udało się znaleźć kolejne nagranie z przyznaniem do winy, no to byłyby już dwa takie nagrania, a dwa takie nagrania to zawsze lepiej niż jedno takie nagranie, więc można byłoby ich użyć w sądzie. Z tego też względu funkcjonariusze zorganizowali ustawkę, no i wysłali tego najlepszego BFFF przyjaciela Kraiga, żeby spotkał się z Erikiem i żeby w jakiś tam sposób poruszył temat śmierci Jose i Kitty. Natomiast no, Erik miał nie wiedzieć o tym, że jego przyjaciel jest naszpikowany pod podsłuchami że tam w ogóle śledczy przysłuchują się całej jego rozmowie. Jednak chyba najwyraźniej Erik coś podejrzewał, ponieważ w momencie, gdy Craig poruszył ten temat, to Erik całkowicie zmienił bieg rozmowy, zaczął mówić o czymś innym i wydał się dość mocno spuszony tym wszystkim. Tak więc ewidentnie ten podstęp nie wyszedł i Erik do niczego się nie przyznał, no ale były oczywiście nagrania audio z terapii, więc był to bardzo ważny dowód w tej sprawie. Jednak wciąż brak Brakowało dowodów fizycznych, a tym samym cały ten akt oskarżenia nie byłby kompletny i istniała duża szansa, że po prostu do procesu by nie doszło. Śledczy więc dzień i noc pracowali nad rekonstrukcją zdarzeń i z nagrań terapeuty dowiedzieli się, że bracia w ogóle opisali całą zbrodnię krok po kroku. Powiedzieli nawet o tym, gdzie kupili broń, że zrobili to w sklepie w Los Angeles, a po wszystkim wrzucili ją do jeziora i nigdy nie została znaleziona. Znaczy, oni nie powiedzieli tego, że nigdy nie została znaleziona, natomiast fakty są takie, że śledczy nigdy jej nie znajdą. Hmm. Tak czy inaczej, chcąc kupić broń w USA, znaczy, no, przynajmniej tam w Los Angeles należy podpisać pewne formularze, i jeżeli Lyle lub Eric podpisali się jako właściciele tej broni, to byłby to ważny dowód, bo byłoby tam ich nazwiska. Jak się okazało znaleziono dowód zakupu tych samych modeli, których użyto przy zgonach Kitty i Jose. Na formularzu znajdowało się jednak imię Donovan. Jak się okazało, Donovan był to kolega Laila. Tam było jego pełne imię i nazwisko, pełne imię i nazwisko Donowana. Tym samym śledczy wybrali się do tego Donowana i zapytali go, czy, czy, czy coś takiego kupowałeś? Jest Twoje imię i nazwisko, o co tutaj chodzi. Natomiast Donowan miał minę zdziwionego Pikachu, co przewidzieli śledczy, bo prawda jest taka, że ktoś podrobił jego podpis i on nie był w żadnym sklepie. Zresztą na ten dzień, kiedy te przedmioty zostały kupione, no to on miał alibi, bo był w pracy. Charakter pisma zresztą również nie pasował do Donowana, za to idealnie pasował do charakteru pisma Laila. Tym sposobem 8 marca 1990 roku Lail został aresztowany, a trzy dni później dołączył do niego brat. Obaj wydawali się zaskoczeni i nie przyznawali się do winy. W tamtym momencie nie wiedzieli, jakie śledcze mają dowody, o czym wiedzą, nie mieli też pojęcia o tym, że Jerome Ozil nagrywał ich spotkania, więc no, tak naprawdę byli przekonani o tym, że śledcze nie mają na, nic, ni na nich niczego. Zdaniem wielu osób, bracia byli aroganccy i pewni siebie, nawet z takim lekkim uśmiechem podchodzili do tej sytuacji. Ich rodzina od razu zatrudniła najlepszych obrońców krewni. Jose i Kitty byli przekonani o pomyłce. Nie wierzyli w ogóle w winę braci, uważali, że śledczy źle wykonują swoją pracę i domagali się tego, aby aresztowali prawdziwych sprawców. Ostatecznie proces ruszył w 1993 roku i od samego początku stał się niezwykle medialny, ponieważ to był jeden z pierwszych procesów, który był transmitowany na żywo. W tamtym momencie społeczność wydawała się mocno podzielona co do winy obu braci, był, to był taki moment dość specyficzny, no bo zanim ten proces ruszył, to było mnóstwo jakichś artykułów w gazetach, było mnóstwo programów, były jakieś wywiady. Ludzie tam mówili, że a ja tam znałem tych braci i oni byli tacy niedobrzy, a ja znałem tego Jose'ego, tego ojca, i on też był okropny. A ktoś tam powiedział, że na pewno oni są niewinni, więc tutaj było mnóstwo informacji, mnóstwo artykułów. Każdy wiedział kim jest Jose i Lail, każdy wiedział, że są oni oskarżeni, natomiast część osób była przekonana o tym, że są niewinni, a inni uważali, że są wręcz przeciwnie, no jak najbardziej winni. Więc nie da się ukryć, że ten proces był bardzo medialny i wiele osób, siedząc przed telewizorem w swoich domach, z zaciekawieniem oglądało, i dopiero wtedy większość z nich dowiedziała się, jakie są dowody, że są nagrania, że są jakieś dowody rzeczowe. Do tego momentu przez te trzy lata to były jedne wielkie spekulacje, a teraz pierwszy raz można było zobaczyć narrację zarówno obrony, jak i narrację prokuratury. Lyle i Erik również przez dłuższy czas nie wiedzieli o nagraniach terapeuty, ale sąd i w ogóle tam działania prawników wyglądają w ten sposób, że jest pewien moment, w którym obrońcy dowiadują się o tym, jakie dowody ma prokuratura, jakich świadków powołuje, natomiast druga strona też doskonale wie o tym, jakie dowody ma obrona, jakich świadków powołuje. Dzięki temu mogą się przygotować. Obrona może przesłuchać świadków prokuratury, prokuratura może przesłuchać świadków obrony, mogą jakieś tam pytania, którymi ich zagną znaleźć i tak dalej. I te nagrania od Ozila były niezwykle ważne, bo w trakcie jednej sesji Eric opowiedział krok po kroku, co zrobili i jak się do tego przygotowali. Wydawał się dumny i pewny siebie, natomiast ciekawe jest to, że te nagranie nie zostało dopuszczone jako dowód. I nie dlatego, że tam nie było wystarczające, raczej z tego, znaczy raczej na pewno z tego względu, że Jerome Ozil złamał tajemnicę lekarską, a tym samym dopuszczenie tych nagrań byłoby po prostu nielegalne i dopuszczono jedynie te nagrania, na których bracia grozili terapeutom ucie, że jeżeli ten komukolwiek powie o ich winie, no to zrobił mu to samo, co rodzicom. Ponieważ prawo w Stanach wygląda w ten sposób, że no jest tajemnica lekarska, lekarz nie może zdradzić tego, co, o czym rozmawia z pacjentem, jak widać najwyraźniej w sytuacji, kiedy pacjent przyznaje się do winy. Natomiast w momencie, kiedy pacjent zaczyna grozić, kiedy, kiedy życie tego doktora jest w jakiś sposób zagrożone, no to wtedy ta tajemnica lekarska może zostać złamana. No i na tych nagraniach były to właśnie te sytuacje, kiedy tajemnica została złamana, tym samym te nagrania można było dopuścić. To była taka mała przepychanka między prokuratorami a obroną, ponieważ obrona braci nie chciała, aby żadne z tych nagrań zostało dopuszczone. Oni w ogóle to całe pismo do sądu sporządzili, że ej, tajemnica lekarska i w ogóle. Natomiast prokuratura z drugiej strony chciała, aby wszystkie te nagrania zostały dopuszczone, no bo to był bardzo do, ważny dowód w sprawie. Więc ostatecznie no, sąd poszedł na, na takie małe porozumienie, że część z tych nagrań została dopuszczona, a część nie. To się zwie kompromis, czy, czy coś w tym rodzaju. Natomiast z drugiej strony w ogóle bardzo interesujące jest działanie obu stron w tej sytuacji, bo jeżeli ktoś z Was kiedykolwiek oglądał jakieś takie filmy kryminalne czy filmy, gdzie są pokazane procesy, albo są na przykład pokazane przygotowania jednej i drugiej strony, stron, na przykład przygotowania obrońców, to bardzo często obrońcy robią wszystko, lub też prokuratura może robić wszystko, aby zdyskredytować jakiegoś świadka. Czyli jak przychodzi świadek, on mówi, że coś tam widziałem, coś tam słyszałem, no a wtedy ta druga strona mówi, a czy przy nie ma pan problemów z jakimiś różnymi substancjami, bo my widzimy, że pan się leczył, więc może pan był pod wpływem i pan niczego nie widział. I oczywiście no, to jest takie podważanie czyjejś e, czy, kompetencji. I w przypadku Jerome'a Ozila, czyli terapeuty, który tam przyszedł i który powiedział, że on ma te nagrania, i tak naprawdę no, nie można było wysłuchać tych nagrań, gdzie Erik i Lyle, Lyle przyznają się do winy. Ale Jerome opowiedział to samo, co mu Erik opowiedział, więc krok po kroku on to wszystko przedstawił. Natomiast obraz. Strona braci Menendez próbowała wyciągnąć brudy na Jeroma, i to jest też dosyć ciekawe, ponieważ Jerome miał kochanki. I chociażby ta kobieta, która przyszła na komisariat, jego pracownica, również się z nim spotykała. I jak się też okazało, mężczyzna spotykał się również ze swoimi pacjentkami, co nie stawiało go w zbyt dobrym, dobrym świetle. Więc w pewnym momencie no, on był z jednej strony kluczowym świadkiem, a z drugiej strony zaczęto na światło dzienne wyciągać jego brudy. Więc też du duża część Ameryki miała okazję się o tym dowiedzieć, bo proces był transmitowany. Tak czy inaczej, jeżeli chodzi o sam proces, to zdecydowano, że odbędzie się jeden proces, ale zebrano dwie ławy przysięgłych: jedna dla Laila, a druga dla Erika. Co ciekawe, zarówno postawa Menendezów, jak i zeznania diametralnie się zmieniły, bo to był ten moment, kiedy, kiedy wiedzieli, jakie są dowody przeciwko nim. Była też sprawa przedprocesowa. Już wam kiedyś mówiłam, że zanim dojdzie do procesu, Stanach, no To jest taka rozprawa, gdzie w ogóle zastanawiamy się, czy jest sens robić proces. I wtedy też yy, oskarżeni mogą się przyznać do winy, lub mogą się nie przyznawać, no jak się przyznają, to do tego procesu nie dochodzi. No ale wtedy w trakcie tej rozprawy procesowej, no to bracia byli tacy pewni siebie, dumni przyszli w ogóle w drogich garniakach od projektantów z uśmiechem na twarzy powiedzieli, że są niewinni. Natomiast teraz, ten proces był transmitowany w 1993 roku, to zarówno Lyle, jak i Erik yy, yy, byli taką. Skruszoną minę, byli ubrani w sweterki, co sprawiało, że wyglądali na młodszych niż w ogóle w rzeczywistości byli. I zdaniem wielu był to celowy zabieg, aby trochę ocieplić ich wizerunek, aby troszeczkę tak wyglądali na takich młodszych, takich niewinnych, takich, takich smutnych chłopaczków, których będzie ludziom szkoda. Najciekawsze jednak jest to, że na samym początku, kiedy znów sąd pyta, czy przyznają się panowie do winy. To tym razem obaj bracia do winy się przyznali, ale powiedzieli, że działali w samoobronie. Więc ta, ta narracja, ta linia obrony całkowicie się zmieniła, bo na tym pierwszym procesie nie przyznali się do winy na tej, na tej rozprawie przedprocesowej, a teraz wręcz przeciwnie powiedzieli, że tak, przyznają się do tego wszystkiego. Jak się okazuje, moi drodzy, teraz po wielu latach, w obecności wielu kamer, Lyle i Erik zdecydowali się wyjawić prawdę o życiu rodzinnym. A przynajmniej taką prawdę, która ich zdaniem była prawdą. W ich ocenie, Jose, ich ojciec, był najpotężniejszym człowiekiem, jakiegokolwiek znali. Był on silny, bezwzględny i wpływowy. Nawet przytoczona została ta sytuacja, kiedy em, oni włamali się do tych domów w Kalabasas i ten ojciec zatrudnił ich prawników, powiedział, że oni nie zostaną skazani i rzeczywiście tam Erik przyznał się do winy, że był młodszy, wziął to na siebie i obyło się bez żadnego skazania, bez żadnych większych konsekwencji, co właśnie miało być dla nich takim dowodem, że ojciec ma znajomości, że ojciec może wszystko załatwić. Jose decydował o wszystkim i wymagał bardzo wiele od siebie oraz od swoich bliskich. Przez Lata mężczyzna kreował obraz idealnej rodziny, ukrywając najmniejsze mankamenty, które mogłyby sprawić, że obraz ten się rozpadnie. Erik Opowie przed sądem, że oczy otworzył mu bardzo mały aspekt, jakim był tupecik jego starszego brata. Nie chodzi tu o to, że on ma wielki znaczy to może też, no, ale chodzi o taką małą perukę. Lyle miał ją nosić już od dawna, bo no, no, po prostu zaczął łysieć i ojciec kazał mu nosić ten tupecik. Natomiast Erik miał nie mieć o tym pojęcia, że jego brat ten tupecik nosi, do momentu, gdy pewnego razu tupecik spadł z głowy brata. I wtedy też Erik zaczął myśleć nad tym wszystkim, co dzieje się w jego rodzinie. I zrozumiał, że całe życie było w kłamstwie. Ojciec wcale nie był dobrym i troskliwym człowiekiem, zdradzał ich matkę przez całe życie i sprawiał, że Kitty była nieszczęśliwa. Kobieta przez lata próbowała się leczyć, ale wpadała jedynie od jednego uzależnienia w następne. Mimo tego, ona również robiła wszystko, by kreować obraz idealnej rodziny, ponieważ w jej to też było tak zakodowane. W domu merendezów było pełno małych sekretików, na przykład tupeci Clayla, udawanie, że Erik wcale nie powtarzał klasy zdrady Jose, a nawet lifting twarzy, który zrobiła sobie Kitty i o którym nikt nie mógł mówić głośno. To wszystko składało się w jedno wielkie fałszywe życie, jednak najgorsze miały być liczne wykorzystywania ze strony ojca. Zarówno Lyle, jak i Erik przed masą kamer i obcych osób przyznali, że Chodzę od lat ich wykorzystywał. Przychodził do ich pokoi i kazał robić różne rzeczy. Wszystko to w trakcie trwania procesu zostało opisane z najmniejszymi szczegółami. Ja ze względu na, na zasady, jak i też no, chyba taki szacunek, nie będę tego opisywać. Natomiast te opisy są dostępne. Kto, gdzie, jak rękę kładł i jak to wyglądało. Lyle ze łzami w oczach przyznał, że przez całe życie chciał być taki jak ojciec i wkrótce zaczął robić to samo swojemu młodszemu bratu, co robił ojciec. W trakcie, kiedy Lyle powiedział to, co robił Jose, jak i to, co sam zaczął robić, zaczął płakać. Właściwie to obaj, Lyle i Eric płakali, a na sali sądowej panowała wymowna cisza. Na żadne z przesłuchań, ani na terapii, ani nigdzie indziej bracia nie przyznali się do tego, co działo się w ich domu. Nikt nie miał pojęcia o tych wykorzystaniach, natomiast opisy były bardzo dokładne. I zarówno Erik, który się do tego przyznał, jak i Lyle, który powiedział bardzo podobną historię, to wszystko było niezwykle przekonujące. To wszystko było niezwykle emocjonalne. Co ciekawe, Lyle dodał, że krótko przed tym, jak postanowili zakończyć życie swoich rodziców, Lyle dowiedział się o tym, że to samo ojciec zrobił jego, jego, jego młodszemu bratu. Przez większość życia żył nieświadomości, myślał, że ojciec zrobił to tylko jemu, natomiast okazało się, że, że nie i że obaj byli w to wszystko zamieszani. Prawda jednak jest taka, że na żadnym z przesłuchań a terapii, ani nigdzie indziej, bracia nie przyznali się do tego, co działo się w ich domu. Sędzia, ława przysięgłych, rodzina Kitty i Jose, a nawet przeciętni słuchacze przed telewizora byli mocno zmieszani. Zastanawiali się, czy Erik i Lyle mówią prawdę, czy jednak jest to jedynie taktyka obrony. Ich słowa były oczywiście przekonujące, natomiast niewielu świadków potwierdziło to wszystko. Lyle i Erik nie powiedzieli swoim kolegom o wykorzystaniach, co chyba z drugiej strony no nie jest jakoś specjalnie zaskakujące. Myślę, że to też nie jest temat, jaki ewentualnie porusza się przy rozmowie z kolegami. Zaleźli się jednak kuzyni, którzy zeznali pod przysięgą, że w młodości jeden lub drugi z braci spytał ich, czy ich ojcowie również przychodzą do nich w nocy. Wtedy kuzyni nie wiedzieli o co chodzi, ale po latach wszystko zaczęło Układać im się w całość. Rzekomo Lyle i Erik unikali ojca, a ich matka na nic nie reagowała. Zawsze stała po stronie swojego męża, więc bracia Menendez zeznali, że niestety chcąc pozbyć się ojca, musieli też pozbyć się matki, ponieważ mieli pewność, że ta nie stanie nigdy po ich stronie. Wyznanie braci było niezwykle przejmujące, jednak znaleźli się też świadkowie, którzy uważali, że Erik i Lyle byli tak zwanymi bananowymi dzieciakami, które miały wszystko, o co poprosiły, były takie rozkapryszone, e, uważali, że wszystko im się należy. Zdaniem wielu osób motywem był tylko i wyłącznie spadek i złe relacje z rodzicami. Lyle nie chciał studiować, a Erik nie dogadywał się z ojcem. Zeznanie Erika zostało też podważone w momencie, gdy jeden ze strażników wyjawił, że przyłapał Erika na bliskich kontaktach z innym osadzonym i zdaniem prokuratury to dzięki tym doświadczeniom z mężczyznami La Eric mógł tak dokładnie opisać te rzekome wykorzystania, które zdaniem prokuratury były jedynie wymysłem. Mimo tego, że dowodów i argumentów nie brakowało, to obie ławy przysięgłych nie mogły dojść do porozumienia, a tym samym proces należało powtórzyć. Tak więc, moi drodzy, drugi proces odbył się w 1995 roku. Tym razem nie był transmitowany, a liczba świadków ograniczono do około 60, wcześniej było ich ponad 100. Lail zeznał, że 20 sierpnia 1989 roku doszło do awantury między nim a ojcem. Wtedy też bracia zagrozili, że wyjawią prawdę o tych licznych nadużyciach z jego strony, po czym Jose na te słowa miał zamknąć drzwi do domu na klucz, czego nigdy wcześniej nie robił. To był taki mały niepozorny. Gest, jednak sprawiło to, że Erik i Lyle zaczęli obawiać się o swoje własne życie, i właśnie wtedy postanowili zaatakować jako pierwsi. Z drugiej strony, wciąż brakowało dowodów na wykorzystania, a bracia przez długi czas zacierali ślady i oszukiwali śledczych, bo przecież wielokrotnie zeznawali, że tak naprawdę nie wiedzą, kto jest sprawcą, że sami się obawiają sprawcy, przecież zatrudnili też ochronę, ponieważ narracja była taka, że to jakaś grupa przestępcza. Więc tym samym ostatecznie Lyle i Erik zostali uznani winnymi i skazano ich na dożywocie bez możliwości wcześniejszego zwolnienia. Obaj przez ostatnie ponad 20 lat ożenili się, ale ze względu na zasady więzienne nie mieli nigdy okazji skonsumować swojego małżeństwa. Przez ostatnie lata powstało też wiele artykułów na ten temat, powstały książki, powstały filmy, powstały seriale. Nawet teraz znalazłam informację, że wkrótce Netflix ma wypuścić specjalny dokument na temat tej całej sprawy, więc jest to wciąż historia bardzo głośna. I okazało się, że przez lata ta historia wcale nie poszła w zapomnienie. W 2023 roku znów zrobiło się głośno o historii braci Menendez i powstała petycja dotycząca uniewinnienia obu braci. Dodatkowo Roy Rosello, członek latynoskiego zespołu z lat 80., przyznał, że Jose Menendez jego również wykorzystał, co potwierdza w pewnym sensie słowa braci o tym, że ich ojciec był do tego zdolny. W sprawie znalazł się też nowy dowód w postaci listu napisanego rzekomo w grudniu 1988 roku przez Erika do jego kuzyna Andiego. Po prostu lata temu Erik napisał list do swojego kuzyna i w tym liście napisał, że w domu jest coraz gorzej i cytując, to wciąż się dzieje. Dodał, że przez ostatnie lata chciał wyjawić prawdę matce, ale obawiał się, że tam nie uwierzy. Pojawia się też stwierdzenie: "Każdej nocy nie śpi w obawie, że może on wejść". Sprawa jest sami widzicie, że delikatna, no bo kuzyn Andy już nie żyje. Natomiast list schowany był na strychu i znalazła go po wielu latach jego rodzina. Więc pojawia się jedno wielkie pytanie: czy Andy przy przez te lata zapomniał o tym liście? Czy, czy może przeczytał go, odłożył na strech i może nawet nie wiedział, że ten list tam jest? Czy może z jakiegoś powodu nie chciał tego listu wyjawić? Może uznał, że to wcale nie będzie dowód? Może z drugiej strony Andy mógł nie wierzyć w słowa Erika? A może ten dowód jest spreparowany? Myślę, że ta sprawa jest bardzo delikatna, ponieważ po tylu latach bez żyjącego Andiego ciężko jest potwierdzić, czy ten list jest prawdziwy, dlaczego on nie wypłynął lata wcześniej, przy pierwszym procesie, albo przy drugim w procesie, dlaczego w ogóle on pojawił się teraz, czy jest ktoś, kto może to potwierdzić, czy można w jakikolwiek sposób ustalić, czy ten list został napisany w latach 80. czy może został napisany jednak jakoś niedawno. Jest tutaj wiele pytań i również wiele osób domaga się tego, aby proces Laila i Erika został powtórzony i aby w tym celu uwzględniono nowe dowody w postaci tego listu oraz w postaci zeznania Roya. Inni domagają się też tego, aby ostatecznie braci uniewinniono, więc jest to sprawa, która wciąż jest aktualna, i myślę, że niedługo jakieś nowe informacje na ten temat wypłyną. I z jakiegoś powodu czuję, że niedługo będę mogła nagrać kontynuację tej sprawy, a tym samym dowiemy się, czy może będzie ponowny proces, czy tego procesu nie będzie, czy może rzeczywiście bracia zostaną uniewinnieni. Tak czy inaczej, moi drodzy, to było na tyle, jeżeli chodzi o fakty i informacje, do których udało mi się dotrzeć. Jest to sprawa niejednoznaczna, jest to sprawa interesująca, jest to sprawa zagadkowa, jest to sprawa, którą można naprawdę na wiele sposobów oceniać i jestem pewna, że znajdą się osoby przekonane o winie braci, o tym, że ich motywem był spadek i pieniądze, oraz jestem też przekonana, że znajdą się osoby, które będą po ich stronie. Tak więc mam nadzieję, że pod tym filmem powstanie jakiś. Miła, jakaś miła dyskusja, jakaś miła konwersacja. Jak najbardziej zachęcam Was do tego, żebyśmy powymieniali się argumentami i ustalili, co wiemy, czego nie wiemy. Jeżeli ktoś wcześniej słyszał o tej sprawie i zna jakieś dodatkowe informacje, o których tutaj nie wspomniałam, to będę bardzo wdzięczna za podzielenie się nimi w komentarzu. Ja sama przyznam, że jestem gdzieś pomiędzy tego wszystkiego. Ciężko jest mi powiedzieć. Jaki powinien być wyrok, jaki był motyw w tym wszystkim. Prawda jest taka, że żadna z postaci, których wam tutaj powiedziałam, ani Eric, ani Lyle, ani Kitty, ani Jose, nie byli ludźmi, na których się kreowali. Każdy z nich miał drugie oblicze i każde z nich tworzyło zupełnie inny i fałszywy obraz w porównaniu do tego, co działo się naprawdę. Tak więc myślę, że jest to idealny przykład rodziny, która pasuje nam do serii ze zamkniętymi drzwiami, bo za zamkniętymi drzwiami toczyła się zupełnie inna historia. Standardowo, jak zawsze, zachęcam Was do dołączenia do naszej małej gry: czyli osoby, które dotarły do końca, do tego momentu, piszą w komentarzu: Gra w tenisa, bo przecież tylko taki był wybór. Standardowo zachęcam Was do dołączenia do grup na Facebooku. Linki znajdują się w opisie. Jeżeli ktoś chciałby poznać mnie trochę bardziej prywatnie, posłuchać o kulisach tworzenia podcastu, to zapraszam Was na mojego Instagrama, który również znajduje się w opisie. Dziękuję, że jesteście, dziękuję, że dzięki Wam ten podcast może się rozwijać i do usłyszenia niedługo.